związku z tym myśmy to nazwali Amury Runą. I pani Kasiu, jak to dalej było? Pogrzebią stary świat, tak. I pogrzebią stary świat. Chcemy się dzisiaj zastanawiać też nad tym, czy wprawdzie mur materialny runął, ale może były mury niematerialne, które nie runęły, a może są mury niematerialne, które rosną. I w Niemczech, i w Polsce. Myślę, że to szczególnie w drugiej części naszej konferencji warto byłoby na ten temat podyskutować. Bo tak byśmy podzielili program, żebyśmy najpierw mówili o faktach, no bo historyk to dla historyka zawsze fakt jest tym punktem wyjścia. A więc pan Dominik Pik opowie nam o upadku muru berlińskiego i o tym, jak w ogóle o murze berlińskim, bo będzie też trochę o tym, jak powstał. Pan Łukasz Jasiński opowie nam o negocjacjach opozycja-władza w PRL i w NRD, bo to był ten sam czas. To był może w jakimś sensie dość podobny scenariusz, chociaż inne okoliczności, inny przebieg. Ale warto się zastanowić nad tym, żeby spróbować porównać. Mój wielki mistrz Antoni Mączak zawsze mówił, że komparatystyka historyczna jest niesłychanie istotna nie tylko po to, aby znajdować podobieństwa, bo to jest dość banalne, ale po to, żeby znajdować różnice. Proszę Państwa, w drugiej części mamy gości niemieckich, pan dr Martin Sander z Deutschland Radio, tak dobrze mówię, przepraszam. Opowie nam, jak wyglądał upadek muru berlińskiego oczami świadka, który patrzył na to wydarzenie w telewizorze czarno-białym, żeby było śmieszniej, w Lublinie. I jak widział to w Towarzystwie Polskim, jak to odbierał, że tak powiem, z dwóch stron, z takiej perspektywy niemieckiej, ale także z perspektywy polskiej. Pan profesor Klaus Zimmer opowie nam o tym, no właśnie, mur upadł i czy rosną nowe mury, i tutaj liczymy na to, że będzie dyskusja. Proszę Państwa, oczywiście ja już powiedziałem, co będzie, jak będzie wyglądał program, ale muszę powiedzieć, dlaczego w ogóle ta konferencja jest możliwa. Ona jest, proszę Państwa, możliwa dlatego, że uzyskaliśmy wsparcie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Gościmy tutaj jej przedstawicieli, a także dyrektora i członka zarządu, pana Korneliusa Ochmana, który chciał zachować inkognito, ale przepraszam, no muszę jakoś spersonalizować pańską obecność. Otóż bez fundacji nie byłoby tej konferencji, nie byłoby też numeru Mówię Wieki, o którym za chwilę powiem. Nie byłoby tej konferencji, gdyby nie pomoc, też taka pomoc merytoryczna Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, mojego przyjaciela, dyrektora, profesora Igora Konkoleskiego, który nie może być dzisiaj z nami, ponieważ cały czas się leczy po wyborach, które tam się odbywały w tym budynku, a on był chyba przewodniczącym Komisji Wyborczej i odchorowuje. Ja jutro mam 6 zebrań wyborczych, co prawda tylko do Rady Dyscypliny, ale ja jestem bardziej taki nawykły do tych rzeczy, a on nie. Ale tak czy inaczej bardzo mu chcemy za to podziękować. Oczywiście nie byłoby tego sympozjum, gdyby nie gościnny mój macierzysty Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna okazja dla tego sympozjum, mianowicie ten numer Mówią Wieki. Myśmy robili wszystko w redakcji, żeby ten numer tutaj był na stole, bo jest na stole dla wszystkich do wzięcia, numer polsko-niemiecki, dotyczący polsko-niemieckiej historii XX wieku. Natomiast myśmy chcieli, żeby ten numer też był, ale okazało się to niemożliwe i nie do przewalczenia. Dlatego, proszę Państwa, to się dowiedziałem, że nastąpiła podwyżka podatku. Podwyżka VAT-u z
na czasopisma. Z 5% do 8%. Tu zawsze było, że VAT, gdzieś jest, VAT 5%, a teraz tu jest VAT 8%. Ale przeszkoda polega na tym, że VAT 8% obowiązuje od 5 listopada. I wprowadzenie czegoś, co ma VAT 8% przed 5 listopada naraziłoby nas na czołowe zderzenie z tirem w postaci Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z tym, ponieważ jak wiadomo, no wszystko można obejść, więc żeśmy to obeszli taką metodą, że te teksty z numeru, które są poświęcone sprawie muru berlińskiego, to macie Państwo tutaj. VAT 0. To traktuję jako reklamę gazetową. Ale po 5 listopada będzie cały ten numer do Państwa dyspozycji. VAT się zmienił, cena się nie zmieniła. To jest druga. Pokrywamy z zysku. Także myślę po tym krótkim tłumaczeniu się i wstępie, myślę, że możemy przystąpić, jeśli nie ma protestów, liberum veto i tak dalej, to możemy przystąpić do procedowania zgodnie z programem. I chciałem zaprosić pana doktora Dominika Pika z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie i poprosić, by wygłosił referat Upadek muru berlińskiego versus okrągły stół. Czyli jak Polacy i Niemcy pamiętają upadek komunizmu. Bardzo proszę, panie Dominiku, może tutaj. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem i mówić o upadku muru i cieszę się, że Centrum Badań Historycznych, czy to właśnie w osobie dyrektora Ignora Bogolewskiego, też kolegi z naszej akademii, mogą brać udział w tym ciekawym projekcie i mam nadzieję, że te teksty są naprawdę interesujące. Chciałbym zacząć od takiego cytatu, który na koniec XX wieku, czyli dokładnie w roku 1989, w swojej książce o Berlinie napisał Basil Kerski, który pokazuje bardzo dobrze to, jakby, co też jest częścią mojego doświadczenia z Berlinem. Basil napisał coś takiego. Przez Berlin, mimo zjednoczenia, przychodzi jednak nadal niewidzialny mur. Obydwie części miasta pozostały kulturowo i politycznie różne. Nie zniknęły jeszcze różnice w poziomie życia, różne są standardy mieszkań, zaobserwować można także odmienność mentalności i poglądów politycznych. To to pisał lat temu 19, no prawie 20, znaczy 20 dokładnie. Moje doświadczenie jest takie, że w zasadzie od tego czasu się niewiele zmieniło. Czy dalej ten mur jakoś istnieje. I pamiętam moje doświadczenie z jednego z pierwszych dni pobytu w Berlinie. Wsiadłem do pociągu, żeby przejechać przez całe miasto z części wschodniej, z Köpenick do części zachodniej Charlottenburga, czyli dokładnie całe miasto prawie. I faktycznie to, co mnie uderzyło w pierwszej chwili, to było to, jak są ubrani ludzie. To, jak są ubrani ludzie, którzy wsiadają do tego pociągu, wysiadają, potem znowu wsiadają nowi ludzie, którzy są troszkę inaczej ubrani, gdzieś tam migranci jacyś wsadzają, troszkę inny kolor skóry może. I wysiadają z tego pociągu, ja się musiałem oczywiście przesiąść, bo nie ma tylko jednego pociągu, który jedzie. Jak cały czas obserwowałem tych Berlińczyków, takich nowych jeszcze dla mnie, prawda, bo nie znałem ich miasta najlepiej. Aż dojechałem do Charlottenburga, zobaczyłem takich ładnych, ubranych paniów, sobie myślałem, no tak, bo to jest jednak zupełnie inne miasto, zupełnie inna część niż ta część wschodnia, w której wsiadłem do pociągu. I to bardzo mnie zainteresowało, dlatego że powstało, jak to się stało, że mur, który no nie istniał nawet 40 lat, prawda? Który podzielił to miasto na dwie części, nie trwał nawet jednej generacji, no dorosłe życie jednej generacji, prawda? Był w stanie spowodować tak daleko idące zmiany, że faktycznie widzimy to do dzisiaj, jak ludzie są ubrani, też jakiego języka używają. Jeżeli rozmawiam na przykład ze studentami, którzy wychowali się w zachodniej części Berlina, okazuje się, że oni na przykład na wschodzie nigdy nie byli. Co najwyżej ze wschodnich dzielnic odwiedzają Prenzlauer Berg, to jest taka część w miarę centralna, ona się teraz zwesternizowała, czy też inne miejsca, gdzie są jakieś dyskoteki, coś takiego. To jeszcze tak, ale żeby odwiedzić jakiś
dzielnice na obrzeżu, no to już raczej niechętnie. To szybciej się pojedzie, prawda, do Moskwy albo do Kijowa, bo to jest bardziej egzotyczne niż na przykład Marcin. Tak, ja mam dużo takich znajomych, którzy wychowali się całe życie w Berlinie, a nie byli we wszystkich dzielnicach. Teraz przechodząc może do faktów, bo tak jak słyszeliśmy zapowiedź, miał być troszeczkę o faktach. Chciałbym jakby zwrócić uwagę na to, że mur berliński nie jest tylko murem dzielącym miasto. Tak? Jego znaczenie jest dużo, dużo większe. Tak? Jest on symbolicznie ważny dla podziału Niemiec jako kraju, prawda? Ale też dla podziału Europy i świata. Tak? Ten zimnowojenny konflikt wschód-zachód bardzo dobrze się tutaj w Berlinie odbijał. Widać było ten podział tak wręcz fizycznie. No oczywiście mieliśmy też inne państwa, no, Wietnam, Koreę, prawda, gdzie ten podział był nawet dużo bardziej brutalny i prowadził do dużo większej liczby ofiar. Ale jednak to Berlin stał się symbolem zimnowojennego podziału świata. No, dlaczego? Dlatego, że Europa, oczywiście mamy, prawda, Europacentryczność w historiografii światowej nadal do dzisiaj jest dość istotna, prawda? W związku z czym bierzemy z reguły chętnie przykłady z Europy niż z dalekiego Wietnamu czy jeszcze bardziej oddalonej Korei. To dotyczy całego świata europejskiego i anglosaskiego. Ten podział stał się w pewnym momencie konieczny dla Niemieckiej Republiki Demokratycznej, dla NRD. Wbudowanie tego muru, bowiem wynikało to z przyczyn czysto ekonomicznych. Oczywiście też politycznych, propagandowych i tak dalej, ale chyba ekonomia odgrywa tutaj najważniejszą rolę w postaci przede wszystkim czynników demograficznych, znaczy tego, że ludzie wyjeżdżali regularnie z NRD. Istniała granica, przez granicę do Republiki Federalnej było się troszkę trudniej przedostać niż przez Berlin, dlatego że wystarczyło wsiąść do metra, przyjechać do innej dzielnicy, wysiąść, ale jeśli miał ze sobą bagaże, można było w zasadzie zostać. To są te, powiedzmy, pierwsze lata powojenne, kiedy już metry z powrotem. I z tego też korzystało wiele osób. Ja mam różne wspomnienia osób, które odwiedzały Berlin, przechodziły sobie na stronę zachodnią, żeby zobaczyć i tak dalej. Oczywiście istniała pewna kontrola, ale swoboda poruszania się była nieporównywalna z tym, co było później. Oczywiście mamy też jeszcze blokadę Berlina i Berlina Zachodniego, zaraz po II wojnie światowej, która też jakby, tutaj można powiedzieć, że już od tego się zaczyna ten podział miasta, ale jednak fizyczny mur oznaczał coś innego. Oznaczał bowiem to, że naprawdę nie można się było przedostać na drugą stronę. Może się wydawać trochę dziwne, ale ludzie mieszkający w Berlinie po jednej, po drugiej stronie, rodziny, znajomi, w momencie wybudowania murów w roku 1961 naprawdę byli odcięci całkowicie od swoich znajomych po drugiej stronie. Nie można było, w zasadzie można było napisać list, ale u mnie zawsze kontrola prasy, znaczy korespondencji była tak daleko idąca, że nie miało się zawsze pewności, czy dojdzie. Natomiast nie można było w ogóle odwiedzić, prawda? Nie można było zadzwonić do drugiej części miasta. Dopiero dwa lata później, też takie delikatne złagodzenie w okresie Bożego Narodzenia zezwoliło tylko mieszkańcom Berlina Zachodniego odwiedzić swoich wschodnich krajów, też oczywiście nie wszystkich. Trwało to dużo dłużej, aż do lat 70., zanim ten mur berliński stał się może chociaż troszeczkę przepuszczalny. Tak? Problem wiąże się to oczywiście z polityką wschodnią Willego Brandta, ze zmianą w władzach Republiki Federalnej, otwarciem się jakby na kontakty z NRD. No i oczywiście z szeregiem różnych umów podpisanych w tym czasie. Ale też jakby swoboda kontaktów przez ten mur nie istniała. Tak? Znaczy, wszystkie przejścia były dokładnie wyznaczone, przejścia, którymi się można było przechodzić w konkretnych sprawach. Nie każdym przejściem każda osoba mogła się przedostać do Berlina.
zachodniego. No i odczuwali to oczywiście sami Berlińczycy, prawda? Natomiast co jest ciekawe, jeżeli popatrzymy na innych obywateli krajów socjalistycznych, na przykład Polaków czy Węgrów, jeżeli udało im się mieszkać w Berlinie Zachodnim, no to była całkiem, no może nie bardzo duża grupa, tak jak dzisiaj, ale kilka tysięcy osób z każdego z tych krajów w Berlinie Zachodnim mieszkało. Oni mogli swobodnie przechodzić przez granicę. Oczywiście też mogli być zatrzymani, byli kontrolowani. Natomiast wielu moich berlińskich znajomych, znaczy może nie wielu, ale niektórzy opowiadają, że korzystali właśnie z kontaktów na przykład Polaków, którzy przynosili wiadomości, czy różnego typu rzeczy dla krewnych czy znajomych w części wschodniej. No, oczywiście ta wschodnia część była tutaj przede wszystkim poszkodowana, chociaż mur odgrodził zachodnią część, też nie można było swobodnie się wydostać. Przede wszystkim chodziło o to, żeby zatrzymać obywateli NRD u siebie, żeby to oni nie mogli się skontaktować ze światem zachodnim, a nie żeby świat zachodni nie mógł się skontaktować ze światem wschodnim, tak to powiedzmy. Bo tego się też nie dało kontrolować, prawda? Znaczy, nie dało się kontrolować audycji radiowych czy telewizyjnych, które na większości terenu NRD były w języku niemieckim odbierane. To też jest ciekawe, bo w odróżnieniu na przykład od Polaków czy od Węgrów, statystyczny obywatel NRD mógł mieć dostęp do informacji ze świata zachodniego, tak? Przede wszystkim telewizji zachodnio-niemieckiej. To co prawda było zabronione, częściowo kontrolowane, ale de facto kto co oglądał, czy czego słuchał w domu, zależało od poszczególnych osób. Ciekawym aspektem jest to, że polityka wschodnia Willego Brandta, która troszkę pozwoliła ten mur powoli przekraczać, prawda, jak mówiłem, głównie dla obywateli Republiki Federalnej Niemiec, czy mieszkańców Berlina Zachodniego, mieszkańcy NRD mogli go opuścić w zasadzie w dwóch sytuacjach. W jednej, jeżeli udało im się uciec, i w drugiej, albo zostali wyrzuceni z NRD, co też się zdarzało, bądź w sytuacji, kiedy przeszli już na emeryturę i wtedy istniała możliwość wyjazdu do Republiki Federalnej. Oczywiście leżało w interesie też władz wschodnio-niemieckich, bo jeżeli ktoś na emeryturze uciekł, to wiadomo, że stanowi mniejsze obciążenie dla systemu społecznego. Ale to nie były oczywiście jakieś powszechne, aż tak bardzo powszechne przypadki, że też nie każdy mógł wyjechać. I polityka wschodnia prowadzi do pewnego złagodzenia, tego, znaczy ułatwienia kontaktów, ale nie otwiera kontaktów między wschodem a zachodem. Dopiero jakby załamanie się w latach 80. i przede wszystkim tutaj rola Gorbaczowa prowadzi do tego, że sytuacja także w NRD się zmienia. Co ciekawe, w roku 89 większość opozycjonistów wschodnio-niemieckich nie mogło sobie wyobrazić tego, że mógł w ogóle równie, że go nie będzie. A nawet jeżeli, to nie to było zasadniczym tematem rozmów, tylko zasadniczym tematem była demokratyzacja NRD. Jeżeli już coś, do czegoś dążono, to nie do tego, żeby właśnie ten mur obalić, ale żeby wprowadzić możliwie demokratyczne zasady funkcjonowania NRD. No i wiadomo, że gdyby powstały dwa państwa demokratyczne, to ten mur nie byłby długofalowo do utrzymania. Tak? Ale on nie był jakimś głównym tematem rozmów, on raczej był czymś, co było oczywiste, że on jest i dzieli miast. Oczywiście był ten mur wykorzystywany też w polityce międzynarodowej, prawda? Mamy wizytę Kennedy'ego jeszcze w latach 60. z jego słynnym Ich bin ein Berliner, że jestem Berlińczykiem, tak? Gdzie podkreślił to, że jest, że solidaryzuje się z mieszkańcami Berlina Zachodniego, ale niektórzy krytycy mówią, że sam Kennedy doprowadził też do tego, że ten mur mógł powstać. Pierwszym prezydentem amerykańskim, który podkreślał to, że Stany Zjednoczone nie zrezygnują z Berlina Zachodniego, że zostaną w Berlinie Zachodnim, to w czasach Kennedy'ego wszyscy prezydenci amerykańscy mówili, że my zostaniemy w Berlinie, że cały Berlin powinien być pod kontrolą aliantów. I jest taka teoria, że jakby to zmiana podejścia Kennedy'ego, który ograniczył się tylko do Berlina Zachodniego, pozwoliła
areszkaną i prowadzą NRD na odgrodzenie samego Berlina zachodniego mura. Na ile ona jest prawdziwa, nie wiem, ale ta krytyka też się pojawiała. Kolejnym prezydentem amerykańskim, który często jest cytowany, jest Ronald Reagan, to już jest, prawda, rok 87, gdy przyjechał do Berlina, stanął przed bramą Brandenburską i krzyczał: panie Gorbaczow, otwórz pan tą bramę, czy niech pan zburzy ten mur chyba. To oczywiście było wykorzystywane też na tym poziomie propagandowym w kondycji światowej. Próba wywarcia oczywiście nacisku na Gorbaczowa, który pewnie w tym czasie to byłby może i skłonny otworzyć tą bramę, ale niestety nie miał specjalnego wpływu na władze NRD, które, jak wiemy, były stosunkowo długo wierne swoim. Teraz może już nie przedłużę, mam jeszcze chwilę czasu, czy już? Ja to opowiem o samym. Nerwowo się kręci, jak się zacznie czas. O samym dniu upadku muru, to jest jakby z perspektywy polskiej troszeczkę. To znaczy, co działo się tego 9 listopada i dlaczego jest to, jest ten element polski, jest też tutaj ważny. On jest ważny przede wszystkim ze względu na postać Helmuta Kohla, który dokładnie tego dnia był w Polsce, przyjechał z czterodniową wizytą w listopadzie do Polski. No i akurat tak się pechowo dla niego złożyło, że tego 9 dnia ten mur, może nie runął, ale przez pewien zbieg okoliczności otworzył się, powiedzmy, sam. Kohl zdecydował się szybko przyjechać do Berlina. Wiadomo, oczywiście względy tutaj polityki wewnętrznej odgrywały kluczową rolę. Żuda Kohla to cała jego polityka zagraniczna tak naprawdę zależała od tego, jakie były wyniki badań komisji generalnej w stosunku do preferencji wyborców. Znaczy, on się bardzo orientował na preferencjach wyborców, to było dla niego najważniejsze. Jakiekolwiek pojednanie czy porozumienie z Polską było na drugim miejscu. Kohl przyjechał do Berlina, ale było to bardzo duże niezadowolenie strony polskiej. Znaczy, mamy zapis rozmów, kiedy faktycznie Mazowiecki bardzo wyraźnie mówi Kohlowi, że bardzo mu się nie podoba, że on pojechał do tego Berlina, że on rozumie, że to jest ważne, ale jednak mimo wszystko to tutaj wizyta państwowa, to tą Polskę tak troszkę, Polacy się poczuli troszkę urażeni. No a poczuli się urażeni dlatego, że te rozmowy, które toczyły się z Kohlem, były co prawda dość rzeczowe, ale potem one się nie przekładały na politykę, którą Kohl robił. Kohl robił po prostu swoje w stosunku do zjednoczenia Niemiec, z niego najważniejsze było zjednoczenie Niemiec. Strona polska chciała wybrać pewne kwestie związane z akceptacją granicy, ale też z wieloma takimi konkretnymi rzeczami, prawda? Istniał cały szereg umów gospodarczych między PRL i NRD. Polscy robotnicy na terenie NRD, prawda, różnego typu preferencje gospodarcze. Wiadomo było, że w przypadku upadku muru i zjednoczenia Niemiec trzeba też te problemy takie czysto praktyczne, gospodarcze rozwiązać. One się rozwiązały o tyle, że ponieważ NRD przestało istnieć, no to te wszystkie umowy z Polską przestały obowiązywać. Chyba że, to też jest bardzo ciekawe, chyba że były one w interesie Republiki Federalnej, wtedy bardzo szybko zostały one na nowo, że tak powiem, podpisane, bądź też akceptowano to, że one funkcjonowały. Ale już znowuż polskich robotników to bardzo wyrzucono, wtedy tych, którzy nie mieli jakiegoś innego prawa pobytu w NRD. Zresztą też sami wyjechali, prawda, ze względu na upadek przemysłu. I może kończąc, już chciałbym zwrócić uwagę na to, że upadek muru przypada w taki specyficzny dzień w historii Niemiec, czyli 9 listopada. I to jest data bardzo, bardzo ciekawa, dlatego że ona niesie ze sobą szereg różnych znaczeń, o których się pamięta, ale nie zawsze się chce pamiętać. Więc to jest to takie pozytywne, można wciągnąć się pewne pozytywne wydarzenia z historii, jak to będzie na przykład dekronizacja Wilhelma II, prawda, czy przyznanie Nagrody Nobla Einsteinowi. No ale przede wszystkim to jest też Dzień Nocy Kryształowej, prawda, który już jest datą, może niechętnie wspomina, czy wspominano, ale w inny sposób. I teraz ja się przez pewien czas się zastanawiałem, dlaczego
datą, świętem narodowym Niemczech jest dzisiaj 3 października, czyli Dzień Zjednoczenia, a nie dużo bardziej medialny dzień upadku muru berlińskiego. No, wydaje się, że ten 9 listopada faktycznie nadawałby się dużo lepiej, dlatego że pokazuje, jakby, jak, na ile skomplikowana jest historia i łączy sobie różne, te pozytywne i te negatywne aspekty historii, ale no, jak to w świecie polityki bywa, Niemcy się troszkę tego przestraszyli, że nie byli federalni. Ta data jest jednak niedobra, trzeba mieć datę bardziej neutralną i wybrano datę 3 października, która jest jakby no, takim troszeczkę może nudnym świętem, prawda, no bo tam się nic takiego wielkiego nie wydarzyło, wszystkie ważniejsze rzeczy ustalono wcześniej, no, data podpisana była tutaj. W tym momencie zakończę. Aha, może jeszcze taką anegdotkę ciekawą. Jak ciekawy w świecie sportu odbija się do dzisiaj podział między Berlinem Wschodnim a Berlinem Zachodnim. Dzisiaj mamy 2 kluby piłkarskie w Berlinie, pierwszoligowe, Hertha Berlin i FC Union Berlin. Jeden jest klubem wschodnim berlińskim, drugi jest klubem zachodnim berlińskim. I to jak to często bywa, jak mamy 2 kluby w jednym kraju, w jednym mieście, to z nimi są bardzo duże napięcia. Dzieciaki na meczach na przykład jak występują razem, to sobie krzyczą wspólnie Berlin, Berlin, jedna drużyna, ale jak dochodzi co do czego, to nagle się okazuje, że ci fani z Unionu to są typowi przedstawiciele tych dzielnic wschodnich, natomiast fani Herty Berlin z Berlina to są typowi przedstawiciele, można czasem powiedzieć, tych dzielnic zachodnich, że nie znam nikogo, kto byłby fanem Herty Berlin i mieszkałby we wschodniej części. Ja pewnie tacy są. Ale nie znam takich osób osobiście. To na tym może zakończę. Dziękujemy bardzo za wyjątkowo między innymi za interesujący referat i za wyjątkową dyscyplinę czasową. To, tak myślę sobie, że właściwie mówimy o symbolu. Właśnie te 2 symbole zaistniały, to znaczy symbol tego 9 listopada nieszczęsnego i symbol oczywiście muru, rozreklamowany przez Kennedy'ego i Reagana w skali takiej, powiedziałbym, globalnej, bo w Polsce oczywiście od czasu do czasu się w różnych kontekstach pojawia takie pewne rozżalenie, tak trochę jak na Kola, kiedy wrócił do Berlina, takie pewne rozżalenie, że symbolem jesieni ludów, bo niewątpliwie międzynarodowym symbolem jesieni ludów jest ten upadający mur. A przecież zaczęło się gdzie indziej, zaczęło się wcześniej, zaczęło się u nas. I to jest, dochodzi jako taki kolejny kamyczek do ogródka, jak to my jesteśmy pokrzywdzeni. Ja tego. To jest taka moja obserwacja. Nie, że pokrzywdzeni, tylko że są takie uczucia. Ale jak Państwo to skomentujecie, to sobie zostawimy na dyskusję. Dziękuję bardzo. No i tutaj Pan powiedział o tym, że celem jakby opozycji w NRD, znaczy jak to określić, celem było nie tyle zobalenie muru, co prawda, demokratyzacja kraju. Chciałem poprosić pana doktora Łukasza Jasińskiego, również z Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, aby opowiedział o tych negocjacjach opozycji władza PRL i w NRD w kluczowych momentach 1989-1990. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze sympozjum. No, czeka mnie dosyć wymagające zadanie, znaczy w krótkim, 20-minutowym wystąpieniu chciałem Państwu streścić i genezę, i najważniejsze podobieństwa i różnice między okrągłymistami w PRL i w NRD. Nie jest to łatwe, ale spróbuję, podejmę tę próbę. Ale zacznę, proszę Państwa, może od takiej uwagi, jeżeli mówimy o symbolach. Bardzo ciekawe jest to, że jakbyśmy spojrzeli historycznie, bardzo często symbolem rewolucji jest jakiś akt albo przedmiot związany z przemocą, prawda? To jest zburzenie Bastylii, z
zdobycie pałacu zimowego. To jest chociażby, prawda, gilotyna w przypadku rewolucji francuskiej. I symbolem bezkrwawej rewolucji roku 89, przynajmniej jednym z symboli, jest bardzo pokojowy mebel o okrągłym kształcie. Mimo że na przykład w NRD nie był on okrągły, o czym za chwilę powiem. Proszę Państwa, pierwszą podstawową różnicą w okrągłych stołach między oboma krajami to jest ich geneza i droga do tych okrągłych stołów. Jeżeli weźmiemy jakiekolwiek opracowanie na temat roku 89 w Polsce, na temat okrągłego stołu, to z reguły jest tak, że sporą część tej książki stanowi nie opis samych negocjacji, ale genezy okrągłego stołu. Wychodząc od połowy lat 80. tak naprawdę. Bo to w połowie lat 80. po dojściu do władzy Gorbaczowa powstała możliwość, zrodziła się przestrzeń zmian. Gorbaczow był świadom oczywiście kryzysu i Związku Radzieckiego, i Bloku Wschodniego i bardzo szybko dał do zrozumienia przywódcom partii z Europy Środkowo-Wschodniej, że po pierwsze nie mogą już tak mocno liczyć na Związek Radziecki, a po drugie, że niestety będą musieli też przeprowadzić jakieś reformy. Są zachęcani wręcz do reform, dostaną większą autonomię. Tutaj chociażby Gorbaczow powiedział to w czasie jednego z posiedzeń Układu Warszawskiego, zresztą Układ Warszawski na kolejne lata przedłużano. Jadwiga Staniczki stwierdziła kiedyś, że te wydarzenia z połowy lat 80., te pierwsze zapowiedzi, one otworzyły przed narodami środkowoeuropejskich krajów przestrzeń do, w cudzysłowie, politykowania. A dla lokalnych liderów oznaczało gwałtowne podniesienie kosztów trwania przy władzy bez straszaka Moskwy. To był bardzo ważny czynnik. I o ile w Polsce generał Jaruzelski jakby zareagował na ten komunikat Moskwy, że teraz już będzie jednak trochę inaczej, zaczął wprowadzać reformy. Oczywiście to były reformy bardzo połowiczne, nieudolne w sferze gospodarczej. W sferze politycznej to były takie próby odgórnej liberalizacji, ale bez Solidarności. Znaczy ignorowano istnienie podziemnej Solidarności, ignorowano istnienie opozycji, próbowano wyłuskiwać poszczególne osoby, powiedzmy, myślące niezależnie od takich ciał jak Rada Konsultacyjna przy przewodniczącym Rady Państwa. A to były reformy w dużej mierze pozorne, niemniej jednak jakieś próby poczyniono. W NRD tymczasem ekipa Honeckera nie tylko nie próbowała żadnych reform na większą skalę, to jeszcze można powiedzieć, że się usztywniła. W roku 87 Honecker zdymisjonował głównego szefa zarządu wywiadu NRD, Markusa Misze-Wolfa, który był uznawany za jednego z głównych zwolenników pierestrojki, wręcz za człowieka Gorbaczowa w NRD. Tak. Przychodzi rok 88 w Polsce, mamy dwie fale strajków z wiosny i z lata 88 roku. Oczywiście mówię teraz bardzo skrótowo i 31 sierpnia 88 następuje pierwsze spotkanie Rafała Łęcy z Cezarym Kiszczakiem, które jest rodzajem nie tyle rozmów o rozmowach, rozmów przygotowawczych, które mają wybadać i stworzyć w ogóle grunt do dalszego porozumienia, czy ustalenia formatu rozmów. I tak na dobrą sprawę te rozmowy o rozmowach trwały niemal do końca roku 88. One oczywiście miały różne swoje fazy. Tutaj dużą rolę odegrała niewątpliwie debata Lecha Wałęsy z Alfredem Jodowiczem, czyli szefem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. To był koniec listopada 88 roku. Jodowicz był przekonany, że w telewizji skompromituje Wałęsę, i został dokładnie odwrotnie. Czy Wałęsa tę debatę wygrał i to był taki impuls do przełamania pewnego impasu w rozmowach, które toczyły. Oczywiście rozmowy nieoficjalne, które toczyły między innymi w Magdalence. Mamy początek lutego 89 roku, 6 lutego, rozpoczynają się obrady Polskiego Okrągłego Stołu i to był też bardzo ważny przełom psychologiczny. To było bardzo trudne dla obu stron, jak sądzę, i ten aspekt chyba się czasem pomija. Ja przypomnę tylko taki popularny wówczas dowcip, dlaczego Okrągły Stół miał ponad 8 metrów średnicy, bo rekord świata w kluczu to zaledwie 7 metrów. Chodziło o to, żeby zostawić sobie jakieś pole manewru, no bo jednak działacze PZPR-u spotykali się z dawnymi dysydentami, których często więzili, których propaganda przedstawiała jako szpiegów, czy osoby jakimś antypolskim wręcz nastawieniu. Jakie były cele
tych obrad, pionierskich, pierwszych w tej części Europy. Strona opozycyjna miała jeden główny postulat, który byśmy nazwali takim postulatem minimum, czyli chodziło o legalizację Solidarności przede wszystkim. Zakładano też jakiś rodzaj wyborów parlamentarnych, co do których wiadomo było, że raczej nie będą w pełni wolne, ale częściowo wolne, więc strona solidarnościowa zakładała właśnie legalizację Solidarności i zdobycie jakiegoś wpływu miejsc w parlamencie i wpływu na dalszy przebieg wypadków. Strona rządowa z kolei była świadoma, że opozycja na również fatalnego stanu gospodarki i szła w tym kierunku. Chciała jakby dopuścić Solidarność do oficjalnych gremiów, zalegalizować ją, w ten sposób się podzielić odpowiedzialnością za ratowanie gospodarki, która była w stanie katastrofalnym, że Polska była wtedy w zasadzie bankrutem, ale z drugiej strony zachować dla siebie cały pakiet kontrolny. I ku zaskoczeniu działaczy opozycji, legalizacja Solidarności, ta zgoda została wydana bardzo, bardzo szybko, co do tego nie było w zasadzie większych sporów. Natomiast spory trwały, jeśli chodzi o kształt przyszłego parlamentu, kształt tych częściowo wolnych wyborów, kompetencje poszczególnych organów władzy, czy chociażby kwestie dostępu do mediów w kampanii wyborczej. To była ta końcowa faza negocjacji. Ostatecznie, jak wiadomo, ustalenia były proste, czyli 65% w Sejmie zagwarantowane dla tak zwanej strony rządowej, czyli PZPR-u, Partii Sojuszniczy. 35% miejsc w Sejmie było przedmiotem gry wyborczej w wyborach 4 czerwca. Do tego w pełni wolne wybory do nowo utworzonego Senatu. W pewnym sensie okazuje się, że po 30 latach znowu Senat jest teraz na ustach wszystkich, jako ta Izba Wyższa Parlamentu. Do tego zgoda na utworzenie nowego urzędu, czyli Urzędu Prezydenta PRL, wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe, o bardzo dużych kompetencjach, mógł on w niektórych przypadkach także rozwiązywać parlament. Nie było to nigdzie oczywiście wprost powiedziane ani zapisane, wiadomo było, że generał Jaruzelski najprawdopodobniej będzie kandydatem na ten urząd prezydenta i on miał być tym bezpiecznikiem, prawda, gdyby coś poszło, mówiąc kolokwialnie, w tym procesie nie tak. Zakładano, że tak naprawdę dopiero po kolejnych 4 latach mogą się odbyć w pełni wolne, demokratyczne wybory. Czyli okrągły stół w Polsce był takim elementem, był takim początkiem długiej, ewolucyjnej, jak zakładano, drogi do pełnej demokratyzacji. Któremu oczywiście towarzyszyłyby reformy gospodarcze. Nawiasem mówiąc, akurat zapisy dotyczące reform gospodarczych, które podpisano przy okrągłym stole, które opracowano, one bardzo szybko straciły na aktualności. Znaczy, były zdecydowanie bardziej łagodne, ewolucyjne niż to, co wówczas przeprowadzono w postaci planu Balcerowicza, który, jak wiadomo, nazywany był powszechnie terapią szokową. Proszę Państwa, nadchodzą wybory 4 czerwca 1989 roku. Jak wiemy, zwycięstwo Solidarności jest miażdżące, dlatego też, że te wybory szybko stały się rodzajem plebiscytu. Mimo tego, że do obsadzenia było tylko 39 miejsc w Sejmie i 100% miejsc w Senacie, to był rodzaj sądu nad PRL-em, sądu nad dotychczasową polityką. Prawda? I tutaj, oprócz tego, że opozycja, jak wiadomo, zwinęła 35% miejsc w Sejmie, 99% miejsc w Senacie, do tego jeden senator Henryk Stokłosa, który znany był ze specyficznej kampanii wyborczej w postaci rozdawania wódki kiełbasy na wiecach, to rozpoczęło rozpad obozu władzy. Oczywiście generał Jaruzelski został wybrany prezydentem, natomiast PZPR była już sparaliżowana. W Solidarności udało się zawrzeć koalicję z partiami sojuszniczymi. Powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, który zaczął wprowadzać reformy. Czyli jak widać, tutaj jednak ten proces był bardzo, bardzo ewolucyjny i to, co się stało w NRD, stało się zdecydowanie szybciej. Jeszcze 7 października 1989 roku w Berlinie Wschodnim obchodzono 40-lecie powstania NRD. Z wielką pompą, z paradami wojskowymi i tak dalej. Przyjechał wówczas m.in. Michał Gorbaczow i Gorbaczow wówczas z trybuny wręcz wezwał ekipę Honeckera do reform. On użył takiego określenia, że na świecie jest tak, że ci, którzy się spóźniają, potem są za to ukarani. Nie jest to dokładny cytat, ale generalnie chodziło o to, że to jest ostatnia szansa dla tej ekipy, żeby jakiekolwiek reformy wprowadzić. W NRD już wówczas wrzało. Trwała już fala ucieczek na zachód i tutaj bądź to uciekano przez Węgry, które już otworzyły granice z Austrią, czyli już był ten wyłącz w Kurtynie,
albo uciekano przez dwie ambasady RFN, właśnie w Pradze i w Warszawie. Tutaj ambasada RFN się mieściła wówczas na Saskiej Kępie, z tego co sobie przypominam. Ekipa Honeckera tutaj popełnia absolutnie samobójczy błąd, to znaczy nie odpowiedziała na wezwanie Gorbaczowa w żaden sposób. Oprócz takich sloganów typowej partyjnej nowomowy. I w związku z tym, że trwały masowe demonstracje, tym głównym ośrodkiem protestów jesienią szybko stał się Lipsk, 18 października 1989 roku Honeckera zmuszono do odejścia. Zastąpił go Egon Krenz, który uchodził za niezły zresztą za partyjnego liberała. Urządzenie robił Hans Modrow, natomiast Krenz, ten nowy pierwszy sekretarz SED, miał opinię partyjnego liberała, trzeba pamiętać, że 4 czerwca 1989 roku poparł masakrę na placu Tiananmen w Pekinie. Pogratulował wręcz biuro politycznemu chińskiej partii komunistycznej, rozprawiając się z punktowniczymi studentami. Więc od początku jego mandat był tak naprawdę słaby. I ta ekipa usiłowała najpierw uciec do przodu. Ta ucieczka do przodu polegała na serii takich dosyć kosmetycznych reform. Na przykład zlikwidowano Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, czyli Stasi, utworzono zamiast tego Urząd Bezpieczeństwa Narodowego. Prawda? Ale to były w dużej mierze zmiany pozorne, zmiany szyldów. No, jeżeli w społeczeństwie wrzało, takie reformy, czy próby reform nie mogły oczywiście społeczeństwa zadowolić. Mamy 9 listopada, upada mur berliński, zupełnie nowa sytuacja, a należy pamiętać, że cały czas to, co się dzieje w NRD, było obserwowane przez dysydentów, przez środowiska opozycyjne, to już w październiku tworzyły tak zwaną grupę kontaktową. Przedstawiciele różnych środowisk dysydenckich konsultowali się, spotykali się przeciętnie, pamiętam, raz w tygodniu, mieli informacje, zastanawiali się, co dalej. Bardzo często w prywatnych rozmowach odwoływali się oni wówczas do przykładu Polski, właśnie do okrągłego stołu, do takiego modelu negocjacji, jako sposobu wyjścia z sytuacji, w której się NRD znalazła. I już dzień po upadku muru berlińskiego, 10 listopada 1989 roku, ta grupa kontaktowa wydała tak zwane wspólne oświadczenie, więc ona wezwała władzę do podjęcia rozmów. I to jest kolejna różnica w porównaniu z polskim przykładem. O ile w Polsce tak jakby władza starała się wciągnąć opozycję do negocjacji, to mieliśmy dokładnie odwrotnie. To opozycjoniści wzywali tą chwiejącą się na nogach władzę do rozmów. Obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły się 7 grudnia 1989 roku. Okrągły stół w NRD nie był okrągły, to był zwyczajny prostokątny, taki bardzo stereotypowy mebel. Łącznie zasiadało przy nim aż 19 podmiotów. Różnych inicjatyw opozycyjnych, rządzącej SED, partii sojuszniczych, organizacji kobiecych, związków zawodowych, producentów itd. Co jest bardzo istotne? Rola tak zwanych moderatorów. Znaczy przedstawiciele trzech kościołów, trzech duchownych, katolicki ksiądz Karl Heinz Luke, luterański pastor Martin Ziegler i maturystyczny pastor Martin Lang, oni byli moderatorami, oni prowadzili rozmowy, prowadzili negocjacje w czasie kolejnych obrad Okrągłego Stołu. Dokładnie rzecz biorąc, Centralnego Okrągłego Stołu, bo i to jest kolejna bardzo istotna różnica, jesień i zima roku 1989 to było w społeczeństwie narodowskim coś, co można troszeczkę porównać chyba do Karnawału Solidarności, to znaczy eksplozja aktywności obywatelskiej. O ile w Polsce mieliśmy tylko do czynienia z jednym okrągłym stołem, tutaj niedaleko w obecnym Pałacu Prezydenckim, to NRD dosłownie pokryła sieć okrągłych stołów na różnych szczeblach. Od poszczególnych miast, poprzez gminy, aż po okręgi, tak zwane becierki, które były jakby NRD-owskimi województwami. One nie miały nic wspólnego z obecnymi landami, były dużo mniejsze. Więc z jednej strony w Berlinie, w dzielnicy Panku obradował ten centralny okrągły stół, ale oprócz tego obradował okrągły stół dla miasta Berlina, okrągły stół dla Poczdamu, dla innych miast i powiatów, gdzie omawiano sprawy może o charakterze bardziej lokalnej. Jakie były główne cele rozmów? Z jednej strony domagano się likwidacji Stasi, znaczy tego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, bo Stasi była powszechnie znienawidzona. Zakładano przygotowanie w pełni wolnych wyborów do Izby Ludowej NRD. Tutaj odpadał jakikolwiek wariant pośredni w postaci częściowo wolnych wyborów. Nie, zakładano przygotowanie w miarę szybkie, w pełni wolnych wyborów do Izby Ludowej NRD. I jednocześnie prowadzono, część dysydentów prowadziła pracę nad projektem nowej konstytucji. Zresztą opracowano. Projekt nowej, demokratycznej konstytucji NRD. Czyli celem była tutaj uzyskanie zdecydowanie szybsze niż w polskim przypadku pełnej demokratyzacji
stosunków w kraju. Jak to jednak w takim rewolucyjnym czasie bywa, bieg wydarzeń wyprzedził nawet opozycjonistów, którzy przy tym stole zasiadali. Już w grudniu 1989 roku w różnych miejscach NRD pojawiły się informacje, że Stasi, czy tam te placówki Urzędu Bezpieczeństwa Narodowego, niszczą akta. Zaczęły powstać lokalne komitety, które blokowały te placówki, starały się ewidencjonować akta chronić się przed zniszczeniem. I do 15 stycznia roku 90 tłum berlińczyków zajął główną siedzibę Stasi. Było jasne, że musi nastąpić jakieś przyspieszenie polityczne, prawda? Rząd premiera Hansa Modrowa został zmuszony przy okrągłym stole do uznania likwidacji tego Urzędu Bezpieczeństwa Narodowego. Mało tego, bardzo szybko utworzono tak zwany Rząd Odpowiedzialności Narodowej, czyli 8 dysydentów z różnych ugrupowań weszło w skład rządu Hansa Modrowa, komunisty, jako ministrowie bezpieki. To doprowadziło do zupełnie innej sytuacji, prawda? I w polskim przypadku ten podział był czytelny przy okrągłym stole, strona opozycyjna, strona rządowa. To tutaj mieliśmy do czynienia troszkę z taką sytuacją schizofreniczną, prawda? Strona rządowa, strona opozycyjna, ale niektórzy przedstawiciele strony opozycyjnej już zasiadali w rządzie. No, pomieszanie spoplątania, jakbyśmy mogli powiedzieć. 12 marca roku 90 zakończyło się obrady centralnego okrągłego stołu i one rzeczywiście otworzyły drogę do w pełni wolnych wyborów, które odbyły się zaledwie 6 dni później, 18 marca roku 1990. Pierwsze i jedyne w pełni wolne wybory do Izby Ludowej NRD. I one przyniosły sukces oczywiście w dużej mierze partiom opozycyjnym, ale przede wszystkim tym politykom, którzy opowiadali się nie za demokratyzacją, nie za dalszymi reformami, tylko mówili wprost, naszym celem jest szybkie zjednoczenie Niemiec. Dlatego też ten pierwszy i jedyny w historii NRD demokratycznie wybrany parlament, kiedy przekazano mu projekt konstytucji opracowany przy okrągłym stole w NRD, nawet nie rozpoczął nad tym dokumentem żadnych większych prac. Celem i premiera Lothara de Maizière i tego jedynego w historii NRD niekomunistycznego rządu od początku było tak naprawdę szybkie zjednoczenie Niemiec. Jeżeli jest coś, co w moim przekonaniu łączy w sposób taki mocny i zdecydowany przemiany w obu krajach, okrągłe stoły i ich rezultat, to jest kwestia wyborów. W obu przypadkach było tak, że ten wola obywateli, czy to w Polsce 4 czerwca 1989, czy w NRD 18 marca 1990 roku, że ta wola obywateli, ona wyprzedziła postanowienia polityków. I w pewnym sensie częściowo, może nie wywróciła, ale zmusiła ich do głębokiej rewizji swoich planów, prawda? W Polsce to po 4 czerwca nastąpiło zdecydowane przyspieszenie i Solidarność nagle stanęła w obliczu przejęcia odpowiedzialności za kraj, prawda, po stronie Tadeusza Mazowieckiego. A w NRD z kolei powstał rząd, którego celem już nie było dalsze reformowanie, wprowadzenie w NRD pełnej demokratyzacji i myślenie co dalej z tym krajem, tylko celem tego rządu było jedno, czyli doprowadzenie do zjednoczenia i pożegnania z tym nielubianym, znienawidzonym nawet przez własnych obywateli tworem, jako była Niemiecka Republika Demokratyczna. Sądzę, że jest to taka konstatacja jednak dosyć pozytywna, że najważniejsza jest jednak siła kartki wyborczej, siła głosu poszczególnych obywateli, a negocjacje mimo wszystkich, gabinetowe mimo wszystkich ich różnic, jeżeli analizujemy przypadki dwóch tych krajów, stanowiły pewien bardzo ważny, ale jednak etap w drodze do czy to pełnej suwerenności, czy zjednoczenia Niemiec. Mam nadzieję, że mieściłem się nawet w czasie, więc dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Bo tutaj było o wyborach, o aktywności obywatelskiej. Ja muszę przyznać, dwa razy przeżyłem takie szoki aktywności obywatelskiej. Nie żebym ja był aktywny, tylko że widziałem, że wokół są aktywni. Raz to było w roku 81. I drugi raz było w 89. Na dużo słabszą skalę, w dużo mniejszym zakresie, to znaczy raczej był to taki
nie aktywność, tylko taki dramatyczny wzrost nadziei, tak bym powiedział. Dwa razy też byłem świadkiem umierania takiej aktywności. To znaczy, raz to było oczywiście w grudniu 1981 roku i drugi raz dużo szybciej, w 1989 roku. Dobrze, ale to tyle, bo ty jako stary człowiek to tam chcę wspominać, ale nie chcę wspominać. Proszę Państwa, otwieram dyskusję w takim razie nad tymi dwoma referatami. Bardzo proszę, zawsze tego trzeba, tego odważnego pierwszego wywołać. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Korneliusz Hoffmann, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ja mam dwie uwagi. Zacznę od najważniejszego tematu, czyli piłka nożna. Tutaj pozwolę sobie uzupełnić, bo proszę Państwa, tu nie chodzi o wschód i zachód, tylko tu chodzi o to, że Union Berlin jest jedynym klubem piłkarskim w Niemczech Wschodnich, który cokolwiek znaczy. A ponadto to zawsze był klub oddolny, bo to był klub opozycyjny już w czasach NRD. To był jedyny klub w NRD, który nie był związany z zakładem pracy, jak na przykład Carl Zeiss Jena, czy Dynamo Berlin, czy Dynamo Dresden, tylko to był klub oddolny. To były związki zawodowe, które pozwoliły to. I nie znam takiego przypadku w Niemczech, może w Polsce jest, że kilka lat temu kibice Union Berlin, jeszcze jak był w drugiej lidze, sami wyremontowali stadion, nie mają żadnego wielkiego sponsora i tak dalej. To w tej chwili jest wielki konflikt w Berlinie pomiędzy tą tłustą Hertą, która ma Deutsche Bahn jako sponsora i kilku wielkich innych tych, a właśnie klubem, który pierwszy raz wszedł do Bundesligi. Jest to klub oddolny, który nie wiem, 16 czy 18 tysięcy miejsc ma na ten i wszystkie miejsca są wyprzedane. I teraz mamy taką sytuację, że za dwa tygodnie ma być mecz Hertha Union po raz pierwszy w Bundeslidze i mecz ma się odbyć na tym małym stadionie i wszyscy naciskają, żeby się mecz odbył na dużym stadionie Hertha. I myślę, że z tego nic nie będzie, bo po prostu ludzie są tacy zacięci, że jest to symbol tej właśnie Niemiec Wschodnich i tak dalej i ma to dużo większe znaczenie polityczne niż tylko w piłce nożnej. A druga moja uwaga to dwa punkty zjednoczenie Niemiec. Pierwszy punkt to były wybory w NRD, które zostały sfałszowane. I to wybory, które odbyły się na wiosnę i które zostały sfałszowane i po raz pierwszy byli ludzie, którzy rzeczywiście odważyli się po tych wyborach powiedzieć, ja nie głosowałem, albo nie poszedłem na wybory, albo coś ten. I wszyscy wiedzieli. A to 89. No tak, ale to, i wszyscy wiedzieli, że te wybory. I tu była ta złość właśnie, ta złość obywateli NRD, że jak to zostaliśmy oszukani. Tam Gorbaczow mówi o glasność i tak dalej, a tutaj u nas nie ma nic. I potem według mnie decydujące znaczenie dla ówczesnego rządu NRD miały wydarzenia w Pekinie. Dlatego, że wydarzenia w Pekinie i wtedy była po prostu panika. Ludzie rozmawiali na ten temat, czy w Lipsku jest możliwy Pekin i są zeznania oficerów, policji, którzy oficjalnie mówili i przekazywali to, że my rozkazu strzelać do naszych ludzi nie będziemy. I obawiam się, że gdyby nie Pekin, gdyby nie katastrofa i tak dalej, to mogłoby się trochę inaczej to rozwinąć. Bo proszę pamiętać, my jako fundacja sfinansowaliśmy taki film o uciekinierach przez Warszawę. W tej chwili prowadzimy negocjacje z TVN-em, żeby oni go, czy oni go przejmą w tym roku. I ludzie opisywali, jak oni z Warszawy wtedy przejeżdżali do Helmstedt i jaka była atmosfera, że przecież jednostki Stasi były gotowe, była dywizja Dzierżyńskiego do spraw wewnętrznych i tak dalej. To byli wszyscy ludzie przygotowani na to, żeby strzelać do własnych obywateli, obrona komunizmu i tak dalej. I tu były znaczne różnice w zachowaniu służb specjalnych i służb granicznych, które jeszcze na tydzień przecież przed
przed zawaleniem muru zginęła ostatnia osoba jeszcze na granicy. Uciekinierzy z NRD, którzy uciekali przez zieloną granicę do Polski, a zostali złapani, wylądowali w Bautzen i w Bautzen jeszcze siedzieli po kilka miesięcy i tak dalej. Ale wśród policji, wśród tych decydentów w służbach, którzy w danym mieście, na przykład szef policji w Lipsku podjął decyzję i powiedział to ministrowi, że nie wyda rozkazu strzelania. Także tutaj są ciekawe, pewne rzeczy wychodzą na przykład teraz, po 30 latach. Okazuje się, że teraz zostały udostępnione dokumenty miasta Berlina Zachodniego sprzed 30 lat, że Berlin Zachodni przygotowywał się na zawalenie muru. Że były gotowe pieniądze, ten tak zwany Begrüßungsgeld, że były przygotowane zapasy żywności i tak dalej. I proszę pamiętać również, że dwa dni po zawaleniu muru granice zostały otwarte, że przecież tysiące, setki tysięcy ludzi w trabantach i innymi samochodami jechały przez granicę do RFN. Także po 30 latach okazuje się, że jednak jedni i drudzy po obydwu stronach granicy przygotowywali się na ten upadek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę. Marcin Zaremba, Instytut Historyczny. Najpierw do pierwszego referatu było o faktach, a ja chciałem porozmawiać o emocjach i zacznę od tego, od tej budowy muru berlińskiego. Otóż najdłużej trwająca panika wojenna w Polsce była właśnie po wybudowaniu muru berlińskiego. Trwała do października 1961 roku. W latach 60. było ich kilka, po wystrzeleniu dwa, kryzysie związku z kryzysem kubańskim, w związku z wojną sześciodniową, w związku z konfliktem chińsko-radzieckim, ale ta trwała 3 miesiące. Nie będę o niej opowiadał w szczegółach, bo bym Państwa zanudził o wykupywaniu tam smalcu, robieniu jami, zakupywaniu jedzenia, wykupywaniu złota i dolarów, co tylko się dało, ściąganiu dzieci z wakacji na przykład. Ale interesujący jest strach ludzi mieszkających na ziemiach zachodnich, że zaraz przyjdą Niemcy i będzie nowa Treblinka, że będą wyżynać. Strach przed powrotem Niemców. Pamiętajmy, że jeszcze w Polsce jest około kilkuset tysięcy osób o tożsamości niemieckiej. To się skończy, jak wiemy, w latach 70. wyjazdem po porozumieniach Jerek-Schmidt. I teraz wracam do roku 89. No, pamiętam, byłem wówczas studentem tegoż naszego instytutu. Pamiętam takie rozmowy na schodach. A co ty myślisz o zjednoczeniu? Oczywiście nikt nie myślał wtedy, że Niemcy będą mordować i wyżynać, ale strach też panował. Ja chciałbym, żeby jakoś się pan do tego odniósł, bo to jest chyba istotne. Zresztą badania socjologiczne jeszcze z 89. Ewenowicki pokazywały wysoką niechęć do Niemców. Później to oczywiście spada już. W połowie lat 90. ten stosunek do Niemców jest zupełnie inny niż był wcześniej. Druga sprawa do drugiego referatu. To nie jest tak tylko, że były same różnice, a tylko wybory były podobieństwem. Sam pan zresztą powiedział o udziale Kościoła. I to jeśli chodzi o negocjacje związane z Okrągłym Stołem, no to w Polsce to nie trzeba o tym mówić. Biskup Urszulik et consortes. I tutaj też to jest interesujące, że tymi mediatorami byli księża, tak, czy pastorzy. Chciałbym usłyszeć parę słów na ten temat. Czy to był wzór polski, czy to wynikało z tradycji opozycyjnej pastorów niemieckich? Dlaczego to się, skąd się to wzięło? I drugie pytanie. Wielokrotnie pan powtarzał o niechęci, nienawiści do Stasi, społeczeństwa NRD-owskiego, o niechęci, nienawiści czy wrogości do NRD. Po pierwsze, skąd pan to wie, poza tylko tym, że ludzie to szli burzyć mur? Czy mamy jakieś badania? A druga sprawa z tym związana, to jaki był poziom organizacji? Jeśli można by go szacować, nie wiem, 1/4 tego społeczeństwa, ja nie mówię, nie chcę się odnosić do sentymentów wobec NRD w latach 90. czy polskiego sentymentu do PRL-u, który też się pojawia na przełomie lat
90. i 2000. Tylko takiego rzeczywistego poparcia obrońców, jakby można było szacować tą grupę zwolenników, którzy być może chcieliby przetrwania Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie może referentom oddaję głos. Że najpierw taka uwaga dotycząca samego symbolu, znaczy mur, który stał się symbolem końca komunizmu i dlaczego nie stała się Solidarność tym symbolem. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, ale wydaje się chyba oczywiste, to znaczy mur jest towarem eksportowym dzisiejszych Niemiec. Tak? Mamy kawałki muru, które są sprzedane po całym świecie, mamy ulubione publikacje na temat muru. To jest w miarę jednolita narracja, czym jest ten mur. Nie mamy jednolitej narracji o Solidarności, ani o 89 roku w Polsce. No i trudno jest eksportować taką poszatkowaną narrację, jaką mamy. A przecież można byłoby na przykład, nie wiem, eksportować pomniki w kształcie, prawda, znaczka Solidarności, czy dwóch palców, prawda? Skoro się kawałki muru na całym świecie ustawia, to też by to było możliwe. Dlatego mi się wydaje, że ten mur jako symbol upadku komunizmu jest siłą rzeczy dość naturalne. Ja nie wiem, emocje, no tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, jak podchodzono do tej sytuacji. To jest może dwa przykłady. Jedna rzecz to jest w ogóle, jakie było życie w Berlinie Zachodnim, jak bardzo ludzie się bali tej sytuacji. Tak? Rok 1960 to jest ten rok, kiedy w Berlinie Zachodnim jest najniższa liczba urodzeń na świecie. Tak, to pokazuje, że no, ludzie po prostu nie chcieli mieć dzieci najprawdopodobniej. Czy się mówi też inne rzeczy? Bo przestarzała. To też. Ale mamy też potem, jakby zaraz po wybudowaniu muru, prawda, niemieckie, wschodnie, zachodnie niemieckie firmy upadają, prawda, ludzie się przynoszą, nie chcą mieszkać blisko muru. Tak? Jest cały szereg procesów, które pokazują, że ten strach istnieje, ta obawa przed wojną, to było dokładnie to samo, tak? Czy to była Polska, czy Niemcy Zachodnie, ta obawa przed wojną, przed wybuchem konfliktu zbrojnego wybuchała co jakiś czas. No w przypadku polskim zagrożenie Niemcami się w zasadzie utrzymuje do dzisiaj, prawda? Jak ktoś z Państwa podróżuje często pociągiem na przykład do Berlina, no to można słyszeć różne ciekawe historie dotyczące tego, co to się niedługo nie wydarzy, co to Niemcy nam nie zrobią. I one mają jedną rzecz wspólną, znaczy ta narracja w zasadzie od lat 50. jest dość podobna, tak? Znaczy my jesteśmy ci poszkodowani i my się boimy, bo nie wiemy, co przyjdzie. No i to samo było w roku 89. Ja też nie byłem tu prawda studentem, wtedy byłem trochę młodszy, ale pamiętam z mojego domu rodzinnego właśnie te dyskusje na temat tego, co się stanie, jak się Niemcy zjednoczą. To dla nas będzie niebezpieczne. Nikt nie do końca nie wiedział, co to się wydarzy i na ile to będzie niebezpieczne, ale to poczucie braku bezpieczeństwa w wyniku zjednoczenia Niemiec było bardzo silne. O ile kojarzę, nie mamy na ten temat chyba żadnych badań, czy badań socjologicznych w tym czasie nie było na ten temat robionych. 80% się odbywało, tak? To będzie mógł to uzupełnić. Ale też popatrzmy na elity, prawda? Mazowiecki w rozmowie o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski, prawda? Jeszcze w roku 91 prosi, żeby te wojska zostały, dopóki nie załatwimy naszych spraw z Niemcami, prawda? Dopóki tego traktatu o dobrym sąsiedztwie, mimo że traktat graniczny już był, nie będzie podpisany, tak? 91 rok, a Polacy mówią, nie, my nie chcemy, żeby Rosjanie od nas wyszli, niech jeszcze trochę zostaną, bo my się boimy Niemców. Więc ten strach niewątpliwie był i te emocje jakoś na tą politykę wpływały, prawda? Ale do 89 roku też chyba jeszcze takich badań nie mamy, jak to się dokładnie kształtowało. Aha, no i jeszcze uwaga o piłce nożnej. To jest 23 tysiące miejsc, proszę Państwa, na stadionie pierwszoligowym. Bilety są sprzedawane w ciekawy sposób. Trzeba być członkiem klubu i jest losowany. Tak? Znaczy nie można sobie kupić biletu, może to być tylko członek klubu, może zostać wylosowany i wtedy ma szansę przyjść na mecz. To jest naprawdę ciekawe. Jestem też ciekaw tego meczu z Hertą. To będzie naprawdę ciekawe wydarzenie w Berlinie. Jeśli chodzi o rolę kościelnych mediatorów, znaczy ja powiedziałem, że to jest różnica w tym sensie, że o ile w Polsce
Oczywiście strona kościelna była obserwatorem Magdalenki, przewodniczący okrągłego stołu, tutaj Olaf, właśnie jak pan profesor powiedział, księdza Urszulika, i jest niepodważalna. No i formalnie jednak byli tylko obserwatorami, prawda? Także wiadomo, że czasem no, dzięki nim ucierano kompromisy w różnych sprawach. W przypadku NRD ci duchowni trzech kościołów no, po prostu mieli formalną funkcję, to oni te obrady prowadzili. Skąd no dlaczego? Tak, kto ich wybrał? Właśnie, na jakiej zasadzie? Skąd to się działo? Wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to była kwestia po prostu udziału czy roli kościołów protestanckich w czasie tych manifestacji w roku 1989, prawda? To było rzeczywiście takie, to były w Lipsku, w innych miastach, to były takie mocne ośrodki manifestacji. To może zakrócę. Po 30 chyba. Zander oglądał Upadek Muru w telewizorze w Lublinie, a ja wtedy jako starzysta w telewizji prasowej byłem przy tym. Ale co jest cechą tego ruchu, byłej NRD? Kościoły protestanckie były oazą dla lokalnych inicjatyw opozycyjnych, które się spotykały w tych kościołach i dyskutowały. Ponieważ zakładano, podobnie jak w Polsce, że Stasi czy Volkspolizei nie zaatakuje otwarcie ludzi będących w kościele. Czyli ten kościół stanowił jakieś takie niepisane schronienie. Nie jest przypadkiem, że członek i współprzewodniczący Rady Fundacji, bo ja też pracuję w Resmusie Polsko-Niemieckim, Markus Mertmecher, był pastorem, był czynnym politycznym. Ponieważ no, to też jest taka tradycja też niemiecka kościoła protestanckiego, no, że oni się udzielają politycznie, podczas gdy w naszym przypadku no, kościół inaczej niż przed wojną, no, no, nie mamy ani posłów, ani ministrów w sutanny, prawda? To jest ta różnica i tak samo w 1990 roku. I jeszcze jest jedna tutaj ciekawa rzecz, związana z tym upadkiem muru, to jest chyba pierwszy przypadek w historii komunizmu sowieckiego, że jakiś kraj z tych KDRi jest bardziej ortodoksyjny niż Moskwa. Jak 7 października przyjeżdża Gorbaczow do Berlina na uroczystości 40-lecia NRD, to jest witany jako owacyjnie, zupełnie spontanicznie przez mieszkańców Berlina krzyczą Gorki, bo oni czują, że to jest jedyna deska ratunku, że ten już światły gęsek z Moskwy, no może coś zrobić z tym Honeckerem i z tą skostniałą partią komunistyczną. No i tak się poniekąd stało, że to był taki pierwsze iskry wybuchu, bo tego samego dnia były zamieszki młodzieżowe na Prenzlauerbergu, w których brałem zresztą udział. Pierwszy raz chyba od czerwca 1953 roku. I a propos Lipska jeszcze, bo taką rzecz wtedy słyszałem, myślałem, że to plotka, a potem została potwierdzona, że to jest też pierwszy przypadek pozytywnego udziału Armii Czerwonej czy Armii Sowieckiej. Rola pozytywna w tym układzie kadelowskim, ponieważ podobno jakiś dowódca sowiecki, też to musiało być z Gorbaczowem ustalane, tej grupy Armii Wojsk Sowieckich NRD, no, dał do zrozumienia właśnie władzom Lipska, że oni sobie nie życzą użycia broni przeciwko manifestantom. I to nie była plotka, bo później w jakimś filmie dokumentalnym niemieckim, tam na Discovery zobaczyłem, że usłyszałem, że tak właśnie było i mówili to dowódcy Bereitschaftspolizei, czyli NRD-owskiego ZOMO już. Jako świadkowie tych pytań. Ja może jeszcze uzupełnię kwestię pastorów, bo to jest bardzo ciekawy aspekt, dlaczego pastorzy w NRD odgrywali tak poważną rolę. To wynikało ze świadomej polityki władz wschodnio-niemieckich. To znaczy, jeżeli ktoś był, pochodził z rodziny, nazwijmy to nieprawomyślnej, tak, czy opozycyjnej, to jeżeli chciał studiować, to jedyne co mógł studiować to była teologia. W związku z czym ci wszyscy ludzie musieli zostać pastorami, albo musieli pójść do fabryki pracować. Nie mieli tak naprawdę innego wyboru. Stąd potem ta ponadproporcjonalny udział pastorów wśród opozycjonistów.
I Markus Meck jest bardzo ciekawym przykładem, dlatego że partia SPD, proszę Państwa, w Berlinie, w NRD zakładało 3 pastorów i 1 osoba, która nie była pastorem, znaczy oni 4 ogłosili, prawda, utworzenie SPD. Dlaczego? No dlatego, że z punktu widzenia socjaldemokracji wartości chrześcijańskie i socjaldemokratyczne są bardzo podobne, tak? To było, to jest uzasadnienie Meckela dla tego, dlaczego on chciał założyć SPD, a nie na przykład CDU. I z tych 4 osób, ten jeden, który nie był pastorem, okazał się donosicielem sztabu. Też był osobą, która mieszkała w Berlinie, w związku z czym najczęściej kontaktowali się z nim zagraniczni dziennikarze, więc jakby też był takim, nazwijmy to, głosem tej całej czwórki. Tak? No to jest taka troszkę ironia historii. Dziękuję. Pytanie o delegitymizację NRD, czy to używam tego terminu niechęć. Mówiąc o tym, miałem na myśli ten bardzo konkretny moment, prawda? Znaczy nie bez przyczyny, nie chodzi tylko o upadek muru, ale to było jedno z głównych haseł, prawda? Całej tej pokojowej rewolucji w NRD. Oprócz Wir sind ein Volk, to właśnie Stasi raus, to było powszechne. Jeśli chodzi o, no i sam fakt, prawda, tego blokowania lokalnych urzędów do spraw bezpieczeństwa narodowego, zajęcia siedziby Stasi, no to jednak wskazywało na poziom emocji społecznych i rodzaj tych emocji, no w tym konkretnym momencie, o którym mówiłem. Jeśli chodzi o szerszą perspektywę, czyli legitymizację, poziom legitymizacji NRD jako takiej, no to tu prawdopodobnie trzeba by zajrzeć do badań socjologicznych dotyczących właśnie dłuższego okresu, ale mówiąc szczerze, no nie znam takich badań. Też na tę chwilę nie zmyślę tej wiedzy na poczekaniu. Że, no wydaje mi się, że sporo też mówią o tym te pierwsze wyniki PDS, prawda, że jednak ta partia przetrwała przemiany. Potem to oczywiście dochodzi, jak pan profesor zauważy, inne czynniki, czyli nostalgia, prawda, to, że to się stało, no także po części elementem biznesu, prawda, we wschodnich Niemczech, to nawiązywanie do NRD, takiego ugładzonego bardzo obrazu NRD. Natomiast jeśli chodzi o poziom legitymizacji NRD jako takiej w całym okresie funkcjonowania tego państwa, no to po prostu musiałbym zajrzeć do badań socjologicznych, a to jest bardzo ciekawe pytanie. Jeszcze 2 uwagi ode mnie do referatu doktora Jesińskiego, jak i też dyskusji. Jednak w PRL-u również wychowieństwo pełniło rolę moderatorów. Mówię tutaj o pośrednictwie księdza Orszulika na pierwszym etapie rozmów i to podobieństwo, jak wskazał pan profesor, rzeczywiście istnieje. Natomiast drugie tyczy się już referatu, czyli rola wyborów czerwcowych, bo mówimy, że był to przełom, a jednak jest to spojrzenie nieco anachroniczne, ponieważ w tamtym momencie dziejowym tak naprawdę nie do końca było wiadomo, co po wyborach się stanie. Dopiero zgoda Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego na przystąpienie do koalicji z Obywatelskim Klubem Parlamentarnym. To był tak w zasadzie dopiero przełom pozwalający na utworzenie niezależnego rządu, na demokratyzację w kraju. Może to odpowiem, powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Jeśli chodzi o rolę Kościoła w Polsce, a moderatorów przy okrągłym stole w NRD, to różnica jest taka, no, Kościół nie robił tego oficjalnie, prawda? Czy to nie było tak, że ksiądz Orszulik biskup Dębowski miał plakietkę, którą występował w mediach, że jest negocjatorem i tak dalej, prawda? Bardziej obserwatorem. Formalnie oczywiście rola jest nie do podważenia i to istnieje bardzo bogata literatura na ten temat. Więc to jest ta różnica, prawda? Tam od początku to byli oficjalnie moderatorzy, którzy prowadzili narady. No i czasem spotykali się, ja to za chwilkę Państwu też powiem, przypomniałem się, cytat ze wspomnień jednego z tych moderatorów, a to za chwilkę. Jeśli chodzi o wybory 4 czerwca, no oczywiście ma Pan rację, no, to co dzięki ten bezpośredni manewr, czyli zawiązanie koalicji Solidarności z partiami sojusznicznymi umożliwiło powstanie rządu mazowieckiego, no ale znowu, gdyby nie wybory 4 czerwca, gdyby nie porażka władz, o czym też zapominamy, porażka władz także w tych okręgach zamkniętych, na przykład w ambasadach, gdzie się okazało, że nawet członkowie PZPR nie głosują na PZPR, ale trzeba lista krajowa. Czy gdyby, krótko mówiąc, nie ten rozkład partii rządzącej,
No prawdopodobnie też te stronnictwa sojusznicze może być tak, że pewien ferment już występował, tak łatwo by się do koalicji nie dały namówić. Prawda? Może w ogóle by na taki manewr się nie zdecydował. Jeśli chodzi o moderatorów, to ze wspomnień pastora Duke, z tego co pamiętam, czytałem takie wspomnienia z pierwszego posiedzenia Okrągłego Stołu, 7 grudnia 1989 roku. Kończą się pierwsze obrady, trzeba spisać jakiś protokół, prawda? I powiadomo było, że obrady będą kontynuowane w następnych turach. I nagle okazało się, że nigdzie nie ma maszyny do pisania. I rolą moderatorów było także to, że przez gdzieś koło północy szukali hausmeistra, czyli gospodarza domu, bo on akurat wiedział, gdzie jest jakaś maszyna do pisania, tutaj można w ogóle spisać jakiś wstępny protokół ustaleń i sprawy, które będą omawiane następnym razem. Jeszcze może, bo jak wiadomo, najważniejszą z rzeczy niepoważnych jest piłka nożna, jeszcze jeśli chodzi o Union Berlin. W latach zwłaszcza 80. i 70., kiedy grała Oberliga, czyli ta najwyższa liga NRD, często było tak, że w czasie meczów na przykład Unionu z jakimś klubem resortowym, Dynamo Berlin, coś takiego, kiedy bramkarz ustawiał mur, to kibice Unionu krzyczeli: mur musi zniknąć. To było oczywiście bardzo dwuznacznym okrzykiem, znam się kibice, bo ten jest straszliwy, skądinąd kłopoty tak na marginesie. Jeśli chodzi o bilety, tak się składa, że dzisiaj akurat to będą bilety, ale na Hertę, bo na Unię niestety są nie do... Na czym bardzo boleję, są nie do dostania. To jest taka luźna dygresja, ale... Proszę Państwa, muszę tutaj stanowczo wstąpić w tą dyskusję, zarządzić przerwę 20-minutową. Prawda, pokazują w jednym kierunku. A ja mam w przypadku Niemiec właśnie mam taki, tu właśnie po 89 roku mam taki konflikt poznawczy, bo z jednej strony pamiętam, jak byłem, to był jakiś 94 rok chyba w Lundzie na konferencji i tam było dwóch chłopaków, którzy byli doktorami, uczniami Jana Petersa, nerdowskiego historyka od Szwecji, od Karola XII i tak dalej. On został na katedrze aż do emerytury i oni mi opowiadali właśnie, że są podbijani przez Zachód, że są właściwie straconą generacją i że nie mają szans. To był jakiś rok 94, więc to był tego. 5 lat po. I drugie, co jest w pewnym konflikcie, ja niedawno sobie obejrzałem na YouTubie, nie powinien tego robić, nie tutaj wyznaję, bo powinien książki czytać, a nie oglądać. Dlaczego? Ale obejrzałem Życie na podsłuchu. I to zupełnie inny jest układ, bo tam jest ten taki podrywacz nerdowski, prawda, wysoko postawiony, nagle na końcu się pojawia jako człowiek, który dalej, no elita się nie zmieni, prawda, i to u mnie taki konflikt poznawczy trochę tworzy. Ale myślę, że wrócimy do tego w dyskusji. Chciałem teraz poprosić pana profesora Klausa Zimmera, byłego dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego, bo Rex Heuserze, prawda? No i profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a więc to tutaj niemiecka perspektywa, ale z mocną domieszką polską. O taką refleksję właśnie: mur upadł, czy rosną nowe mury, bilans przemian politycznych, społeczno-ekonomicznych w Niemczech i w Polsce z perspektywy 30 lat. Bardzo proszę, panie doktorze. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Praktycznie rok 89 dla mnie był pod mocnym wrażeniem Okrągłego Stołu. Specjalnie przyjechałem do Warszawy, aby zobaczyć atmosferę. Wiedziałem, że to jest coś wyjątkowego, coś fantastycznego. Rozmawiałem z uczestnikami. To wszystko było możliwe. Nie do pomyślenia w NRD. Chciałem poprosić pana doktora Martina Zandera, aby nam opowiedział, jak to wyglądało oczami świadka i historyka, upadek muru berlińskiego w biało-czarnym telewizorze w Lublinie. Postaram się. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie zresztą i za przybycie. Chciałbym wstępnie jednak zaznaczyć, że nie jestem historykiem. Jestem literaturoznawcą i przede wszystkim tu w tym kontekście jestem świadkiem pewnych wydarzeń. Więc
coś tam chcę powiedzieć z punktu widzenia człowieka, który w 1986 roku zaczął pracować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w charakterze wykładowcy literatury, ale bardzo się interesując polską kulturą i polską polityką. To zresztą już zaczął wcześniej w Poznaniu, ale tutaj ważny jest dla mnie mój pobyt. I pochodzę, urodziłem się, to też trzeba powiedzieć w tym kontekście, w 1958 roku, czyli w roku ultimatum Chruszczowa w Berlinie Zachodnim. Czyli miałem 3,5 roku, kiedy został zbudowany mur. Nie wiem, czy coś tam pamiętam, mam jakiś obraz, ale prawdopodobnie fachowcy wiedzą lepiej o tym, został ten obraz po prostu mnie implantowany przez innych osób z mojej rodziny. Wracając do Lublina, był to dla mnie wycieczka do Polski, wycieczka też do Polski, do pewnej części polskiej opozycji, można powiedzieć, albo tej Polski, która się budowała wobec komunistycznego reżimu, co mnie bardzo odpowiadało, ale buntowała się w takim specyficznym sensie. Kiedy? Znaczy, zawsze jest trudno o tym mówić, jak pewne środowisko funkcjonuje, jakie ma zdania, ale główny nurt kulu jednak po prostu stawiał na dystans do tej polityki, którą ja bym nazywał polityką demokratycznej opozycji, czyli Solidarności, Mazowieckiego, Kuronia, Adama Michnika. Wiemy, o czym mówimy. Trzymali dystans. Kiedy rzeczywiście w Polsce w 1988-1989 roku doszło do zmian, to ja oczywiście byłem tym bardzo zainteresowany. Nie patrzyłem na to, co się dzieje w Niemczech w tym momencie, co się dzieje w Berlinie, jakie są nastroje w Niemczech wschodnich, tylko byłem, jak gdyby po prostu prawie, że utopiłem się w tej Polsce, ale oczywiście miałem też również dystans do tego, co ten główny kulowski nurt myślał i powiedział. Kiedy rzeczywiście doszło do pierwszych wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku, to reakcje były dla mnie dosyć ciekawe, tak, że do dzisiaj to pamiętam. Spróbuję to streścić w formie anegdotycznej, w formie anegdoty. Mianowicie Mazowiecki nie był popularny w tym środowisku kulowskim. Był żółw, był człowiek, który nie wychodził z tego komunizmu szybko. Trzeba było po prostu szybciej reagować, trzeba było być bardziej radykalnym. Takie były ogólne głosy. Jeden profesor, którego ja bardzo lubiłem, który się zajmował sakrum w kulturze, taki człowiek o bardzo nienagannych manierach, spotykając go w stołówce, pewnego dnia do mnie powiedział: teraz jednak trzeba mieć takiego kawałek hamu. No, chyba wiemy wszyscy, o kim wtedy była mowa. Chodziło o Lecha Wałęsę i grupa studentów też zaczęła w tym kierunku po prostu być aktywna, demonstrując przed kulem, przeciwko tym, co się działo po prostu w tam okrągłym stole. Byli przeciwko po prostu tej polityki. No, byli i inni, jak zawsze, i inni byli studenci Wydziału Germanistyki, którzy napisali na przykład, nie, był plakat jednego historyka słynnego z kulu, pana profesora Ryszarda Bendera, który startował na wybory, nie pamiętam dokładnie jakie, i był plakat od 50. Ryszard Bender od 56. roku w opozycji. A nasi studenci podpisali ten plakat, dodając wobec swojej żony. Czyli to wskazuje, że jednak to środowisko kulowskie też nie było takie jednolite. I teraz, jeżeli
dojdę do tego następnego mojego punktu, to jest, co się wydarzyło w 1989 roku, co dla mnie było zaskoczeniem. Powstała niesamowita miłość do Niemców. I to tak dosyć nagle. Znaczy, nie powiem, że wcześniej atmosfera była ciężka pod tym względem, czyli zawsze byłem dobrze tam przyjmowany i inni moi koledzy, którzy przyjechali z Niemiec też, ale teraz była prawdziwa koniunktura. Ale była to koniunktura do bardzo specyficznych Niemców, nie do Niemców wschodnich, wiadomo, też nie do Niemców, którzy raczej tak myśleli, że popierają taką politykę przybliżania do Polski typu socjaldemokratycznego. Nie, to był zachwyt Helmuta Kohla i Hadecji jako formacja polityczna, która niby była katolicka, chrześcijańska, działała w takim chrześcijańskim duchu. Oczywiście krytyczni studenci zawsze tu znaleźli swój komentarz, który brzmiał kul plus kul równa się z kalkulacją. Czyli po niemiecku kul plus kul gleich kalkul. W tym 1989 roku, kiedy jednak po prostu doszło do tych zmian, nareszcie też w Niemczech Wschodnich, już atmosfera była troszeczkę napięta, ja jednak bardziej się interesowałem zachodnią Ukrainą, Polską, jakie profesorowie Związku Radzieckiego, które przyjadą do Warszawy, zahaczą o Lublin i tak dalej, ale jednak te zmiany w Niemczech nastąpiły i na początku listopada 1989 roku jednak doszło do tego, że słynna wizyta Kohla i Kohl obdarował i dał Helmutowi Kohlowi doktor honoris causa tego uniwersytetu, ale wcześniej się wydarzyło to było 13 listopada, o czym już była tutaj mowa, że musiał przerywać swoją wizytę. To był szczyt tej kolomanii, tej miłości do Niemców i to właśnie do tej konserwatywnej, katolickiej, chrześcijańskiej części naszego kraju, który jednak po prostu taki nastrój, który jeszcze potrwał jednak parę lat. Historycy więcej mogą o tym powiedzieć, jak to wszystko szło dalej. Kohl dostał doktorat, była wielkie spotkanie na Kulu, wszyscy się wypowiadali. Ja mam w pamięć jedno zdanie naszego ówczesnego rektora Kulu i księdza Wilbusa, który spotkał się z Kohlem i później wrócił właśnie z takiego małego pokoju i mówił do mnie: no, prościutki człowiek, bardzo prościutki człowiek. Ja się zajmuję językiem, literaturą, ale się do dzisiaj troszeczkę zastanawiam, co to ma znaczyć. Co dokładnie miał rektor na myśli, się w ten sposób wypowiadać, bo to też nie jest bardzo jednoznaczne. Trzeba znać jedną osobą, jedną osobowość i drugą osobę. Jesteśmy w listopadzie 1989 roku. Prawdopodobnie Państwo myślicie o tym, co człowiek, który urodzi się w Berlinie Zachodnim, myślał w tym momencie o tym, że Günter Schabowski jednak po prostu miał swoją słynną wpadkę, nie? O tym też była mowa i bramy, jedna jest otwarta, druga jest otwarta. Muszę przyznać, że nic. Tak po prostu bardzo długo nie byłem w stanie po prostu rozumieć, co się zdarzyło, kiedy moje przyjaciele w Lublinie mówili do mnie: no słuchaj, no to wiadomo, nie? To w listopadzie 1989 roku. Chciałem ci gratulować na tym obiektu. No co? Panie, może nie, będąc zjednoczonym Niemcem.
hasło. No, nie mam pojęcia, nic nie. No, to trzeba jednak po prostu zobaczyć. Są różne siły, tak opowiadałem, polityczne, skomplikowane. Wiesz, to nic nie wiesz. Nie znasz się na historii, będąc zjednoczonym Niemcem. No i tak było. I w grudniu tego samego roku pierwszy raz byłem znowu w mojej rodzinie z moją matką w Berlinie Zachodnim. Krótko tylko chciałem wspomnieć o tym, że zdecydowaliśmy się na to, żeby jechać jedną taką uliczką, która prowadzi z Berlina Zachodniego do Poczdamu, gdzie mieszkał taki przyjaciel mojego ojca i przecież w 1961 roku często myśmy tam byli, ja tego nie pamiętam, ale tak było. I teraz chcieliśmy po prostu tę uliczkę po prostu samochodem przyjechać i jakoś powróciliśmy i wtedy miałem takiego jednak poczucie silnego lęku, że nie byłem w stanie i nie byliśmy razem w stanie po prostu tak po prostu patrzyliśmy, co się dzieje, czy jednak może tam jeszcze ktoś stoi. Sprawa jest, w każdym razie nie mieliśmy zaufania, to jest na pewno dziwne, ale tak było. No, to jest taka migawka krótka, ale chciałem jeszcze jedną sprawę, jedno opowiadanie o tym czasie. No to opisałem to w tym artykule, ale ono ma dalszą część. I tu już jesteśmy w 1990 roku, w czerwcu. Mianowicie są wakacje na uczelni w Kulu. Ja jak zwykle latem wybieram się do Berlina starym samochodem. No i mam przy sobie, jadę razem z kolegą z romanistyki, lektor, który chce się teraz w tej nowej sytuacji przynieść do Berlina, chce kończyć wielką pracę na temat powieści historycznej Palnickiego, Hermana Brocha, Margarety Lasa i tak dalej. I tak po prostu zdecydował się w tym nowym Berlinie mieszkać i siedzi ze mną w samochodzie, a samochód jest słaby i się zepsuje krótko przed stałą, jeszcze istniejącą granicą w Schönefeldzie. Ja szukam warsztatu i w międzyczasie chyba Kibole bym powiedział dzisiaj, rzucili butelkę z piwem przez szybę naszego samochodu. Strasznie mój kolega przestraszony, to pierwsze przywitanie w tym nowym mieście z Genet, Szwajcar, z Lausanne, pracując w Lublinie, jest pierwszy raz w Berlinie ta butelka. No. Przyszedłem, on był przestraszony, ja byłem oburzony. No, komenda policji, Volkspolizei nie było daleko, 500 metrów przyszedłem i chciałem po prostu tam coś dać do protokołu, ale oni odmówili i mówili, wie pan, bardzo na przykład, ale nie możemy tego robić, bo pan ma polską rejestrację i to jest normalna sprawa, po prostu z tej strony nie będziemy się angażowali. Teraz, pisząc o tym, zastanawiałem się, jak to dokładnie było. No, nie jestem historykiem, też nie gwarantuję za żadne prawdziwości tutaj, ale też nie byłem do końca pewien, bo przez 30 lat minęło. Spotkam się z kolegą, który jeszcze mieszka w Berlinie. Spotkaliśmy się w byłym centrum Berlina Zachodniego, w bardzo dobrej kawiarni. I Antoine do mnie mówi, słuchaj, ta butelka była pusta. A kiedy pomyślałem, ona była pusta. Ja mówię, nie, ona była pełna, na pewno była pełna, bo to był atak polityczny. A gdyby po prostu ta butelka by była pusta, no to był czysty wandalizm, nie? To musisz przyznać. I poza tym szyba zepsuta i tak dalej, a on mówi, że nie. No to jest może anegdota, ale on ma tło, które nas prowadzi właśnie do naszych pytań. Ponieważ ten mój kolega ma od 15 lat partnera rzeczowego z NRD, który należy do skrajnej prawicy. Pisze w takich czasopismach Junge Freiheit, mówił w czasie takiego spotkania, żeby się cieszył, jeżeli ktoś bym rzucił bombę
do Bundestagu, żeby przygotować Merkel i tym podobne rzeczy. To jest oczywiście dziwaczna sytuacja. Przyznam się do tego, że z kolegą się tylko spotkał ze względu na artykuł, który się okazuje wmówią wieki w tym momencie, chociaż on ma takie liberalno-socjaldemokratyczne, umiarkowane poglądy jak ja, ale ma tego partnera. I w ramach tego partnerstwa, krok po kroku, no, o tym rozmawialiśmy w tej kawiarni, on jednak po prostu jest bardzo krytyczny wobec tych politycznych poglądów, ale coraz bardziej rozumie i chce rozumieć, skąd to pochodzi i dlaczego jego partner jego jest tego zdania i robi i tak występuje. No i to po prostu doszło do tego, że on to cały czas w mojej obecności obroni. I tu jesteśmy przy tym, że mur 30 lat po upadku jednak w naszych głowach bardzo istnieje, trzyma się mocno i cały problem tego poczucia poniżenia Niemców na wschodzie, ale też problem, że nie spotkali się z takim, no co się stało, właśnie mowa było o tym z tego społeczeństwa obywatelskiego od 1989 roku. Czy kiedykolwiek w tych ostatnich dekadach ona odegrała jakąś rolę? I to mnie prowadzi, nie wiem, ile mamy teraz? 5 minut. No, mamy jeszcze. Dobrze, to jesteśmy, nie chcę przedłużać, jesteśmy w gruncie rzeczy przy pierwszym pytaniu, które pan profesor był tak uprzejmie zadać, czy zburzenie muru z betonu zlikwidowało mur mentalny między wschodem a zachodem? Oczywiście, że nie. I w tym kontekście dam ten przykład, mogę podać inne przykłady, ale powiem teraz też, dlaczego moim zdaniem. Bo, to znaczy są różne przyczyny, ale dam jedną przyczynę moim zdaniem, że pewne ślady tego społeczeństwa obywatelskiego, tej opozycji, w ramach tej opozycji oczywiście istniały, ale czy rząd RFN-owski, cała elita RFN-owska tym była w 1989 roku zainteresowana? Na pewno nie. Chodziło o coś innego i to obserwowałem znowu w Lublinie i obserwowałem to w Warszawie i kiedy się spotkałem z nowym dyrektorem Instytutu Goethego albo z niemiecką służbą akademicką. Chodziło o to, żeby szukać odpowiednich partnerów, którzy należeli do starych elit NN-owskich. Na przykład przewodniczący albo kierownik Instytutu Kultury NN-owskiej koniecznie muszą pracować w Instytucie Goethego. Wybrał tam personę, przepraszam, i tak dalej. Tak dalej. Czyli taki zainteresowany nie istnieje. Mam drugą tezę, dlaczego tak się stało, dlaczego Niemcy zachodni, elita zachodnich Niemiec nie był zainteresowany tym. Im chodziło oczywiście o czymś innym, o zjednoczeniu ekonomicznym i to im przeszkadzało, ale ponieważ jednak nasza elita i w ogóle w Niemczech Zachodnich dużo ludzi ma złe sumienie, teraz się pisze z mnóstwo artykułów o tym, jaka jest sytuacja mentalna w NRD, no to jednak po prostu w tej sprawie jedni bardzo krytyczni zadać sobie pytanie w NRD, w samym społeczeństwie, co się stało, jakie to było społeczeństwo, jaka była mentalność, jaka była kontynuacja myślenia faszystowskiego na przykład w NRD, no po prostu był dla nikogo nieciekawy. No, trzeba też powiedzieć i dodać, że pewna część po prostu tej opozycji szedł taką zupełnie inną stronę, to znaczy może chcieli odbudować coś takiego jak społeczeństwo cywilne, no to jest troszeczkę taka sprawa, ale Państwo wiecie o co mi chodzi, po prostu bronić swoje interesy jako obywatel, znaleźć rozwiązania, nie czekać na to, co proponują politycy, tylko po prostu działać społecznie. Nie? I do tego nie doszło.
bram, i to jest teraz trzeci punkt, i doszło też do tego, że Niemcy na wschodzie w ogóle, i to jest oczywiście taka troszeczkę może arogancka moja wizja, przynajmniej można stawić taki zarzut, że nie ma w tym społeczeństwie poczucia, że jednak oni nie byli tylko ofiarami, ale też byli sprawcami. I to bardzo często w latach 50., w latach 60. wypędzenie innych Niemców. Znam to troszeczkę z rodziny, jak to wyglądało. Też oczywiście trzeba o tym mówić, tak samo jak w Polsce i w innych krajach komunistycznych, przyjęcie własności od innych. To jest oczywiście taki proces, który wymaga pewnej refleksji. Znaczy nie mówię o tym, że trzeba po prostu się z tego wstydzić, ale to trzeba było po prostu opracować taki temat. Nie? Mi się wydaje, że ten temat w ogóle nie jest opracowany i nie istnieje w świadomości ani tak zwanych intelektualistów w wschodnich Niemczech i nie, no na pewno nie wśród polityków. To by było chyba drugie pytanie tutaj, które pan profesor zadał, czy zburzenie muru doprowadziło do powstania w NRD społeczeństwa obywatelskiego, czy nie? No, odpowiadam, że nie. Teraz będzie trzy razy tak. Czy dziś nie rosną przypadkiem nowe mury? W nawiasach pan tutaj. I są wyniki AfD na wschodzie i tak dalej. Oczywiście rosną. Istnieją i muszą rosnąć, bo cały czas istniały. Trzeba mieć na uwadze, że niemała część byłego NRD są strefami tak zwanych wolnych od obcokrajowców. I to już od pewnego czasu, że rasizm oczywiście jest bardziej rozwinięty. No, chcę być uczciwy, oczywiście cała struktura nazistowska istniała zawsze w NRF. Ta jak gdyby inteligencja, ta głowa tego ruchu, nie? Albo w Szwajcarii czasem po prostu w emigracji, no są różne, ale to była zachodnia sprawa, nie? Oczywiście w NRF to nie funkcjonowało, ale tutaj chodzi o to, że ludzie za czegoś takiego głosują, że się zachwycują, że po prostu nie widzą w tym coś złego. Nie? No, to jest, to trzeba po prostu stwierdzić jako fakt, że te mury istnieją jak najbardziej. Bardzo trudno będzie ich. Mógłbym dać inne przykłady, ale mamy 20 minut już skończone, więc może to w dyskusji. To znaczy moim zdaniem jedyne, żartując, jedyne mury, które naprawdę nie istnieją, to są te tak zwane chińskie mury, o których się mówi w wielkich korporacjach. Nie wiem, czy Państwo to słyszeliście o tym, że chiński mur, bo jeżeli mamy wiedzę o tym, jak się rozwinie gospodarstwo w jednym kraju, no to będziemy mieli chiński mur i nie inwestować i nie skorzystać z tego. Oczywiście taki mur nie istnieje, moim zdaniem te inne mury istnieją. Dziękuję bardzo. Ja przyznam, że zawsze taka najbardziej komfortowa sytuacja intelektualna jest taka, że wszystkie informacje, jakie się przyjmuje, prawda, pokazują w jednym kierunku. A ja mam w przypadku Niemiec właśnie mam taki, tu właśnie po 89 roku mam taki konflikt poznawczy, bo z jednej strony pamiętam, jak byłem, to był jakiś 94 rok chyba w Lundzie na konferencji, i tam było dwóch chłopaków, którzy byli doktorami, uczniami Jana Petersa, nerdowskiego historyka od Szwecji, od Karola XII. Był pod mocnym wrażeniem okrągłego stołu. Specjalnie przyjechałem do Warszawy, aby zobaczyć atmosferę. Wiedziałem, że to jest coś wyjątkowego, coś fantastycznego. Rozmawiałem z uczestnikami. To wszystko było możliwe. Nie do pomyślenia w NRD. Polska była oczywiście krajem komunistycznym, ale zawsze jak przyjechaliśmy samochodem, to była ulga, jak przekroczyliśmy nareszcie granicę NRD i byliśmy w Polsce. To jest różnica dla moich, ja byłem wówczas już nauczycielem akademickim, dla moich studentów w Heidelbergu to było prawie nie do zrozumienia,
że Polska jest krajem komunistycznym, ale innym niż NRD. Ja parę razy z nimi przyjechałem, aby to pokazać. I to było bardzo pouczające dla wszystkich. No, ale chciałbym teraz przejść do upadku muru. Osobiście przeżyłem wiadomość o tym na autostradzie. Pamiętam dokładnie, na jakim odcinku takie wrażenie to zrobiło dla mnie. Ja byłem, miałem wykłady w Mannheimie na uniwersytecie, byłem z powrotem do Heidelbergu i koło 18 w radiu jest wiadomość, że prawdopodobnie mur będzie otwarty. Była taka enigmatyczna wiadomość. W tym momencie pierwsze, co myślałem, jeszcze 1-9 listopada. Rok wcześniej obchodziliśmy w Heidelbergu na uniwersytecie z wielką konferencją 50. rocznicę Nocy Kryształowej. W 1918 roku, tego dnia, Republika powstała. 5 lat później Hitler zrobił pucz nieudany w Monachium. I teraz jeszcze 9 listopada. Byłem, oczywiście jak wróciłem do domu, pierwsza rzecz, telewizor, i cały wieczór siedziałem przed telewizorem do 1:30 w nocy. To jak tego wieczora miliony Niemców. Już nie będę mówił o tym wątku polskim, że Kohl był tego dnia tu w Warszawie, to już słyszeliśmy. Tylko jedna sprawa jeszcze, on kiedy wrócił, tam odbyła się jeszcze ta tak zwana msza pojednania w Krzyżowej, która dzisiaj jest symbolem pojednania polsko-niemieckiego, ale wówczas ta atmosfera między Mazowieckim a Kohlem pozostała chłodna, bo Kohl ze względów partyjno-politycznych wahał się z uznaniem granicy aż do ostatniego momentu. W nieoczekiwanym tempie doszło potem do zjednoczenia Niemiec według tak zwanych ustaleń Babel 4. Polska uczestniczyła w tym procesie raz w konferencji w Paryżu w lipcu 1990 roku, kiedy osiągnęła wszystko, co było ważne dla Polski w sprawie gwarancji granic z Niemcami. 3 października doszło formalnie landy NRD, które zostały ponownie założone, przystąpiły do Republiki Federalnej według artykułu 23 ustawy zasadniczej. Ten artykuł na polskie życzenie został później zlikwidowany. Teraz już nie ma postaw konstytucyjnych do powiększenia Niemiec i preambuła brzmi, że Niemcy są zjednoczonym krajem od tego momentu. Formalne przystąpienie landów NRD do RFN przesadziło także o typie transformacji politycznej i gospodarczej byłej NRD. Chodziło w zasadzie o transfer instytucji i całego ustawodawstwa Republiki Federalnej na teren nowych landów. Po krótkim czasie okazało się, że nowe landy w zasadzie przyjęły także system partyjny w starej RFN, z tym, że z dodatkiem partii komunistycznej. Bilans zjednoczenia Niemiec po 30 latach jest mieszany. Tak, już mowa była o tym, ta niewidzialna granica wewnątrz niemiecka głębsza została niż wówczas myśleliśmy. Szansa, to ja wówczas bardzo żałowałem, szansa korzystania z dynamiki demokracji oddolnej, pokojowej rewolucji w NRD
na rzecz wprowadzenia więcej elementów demokracji bezpośredniej nie została wykorzystana. Zmieniono ustawę zasadniczą tylko w tych punktach, których Polska domagała się. O tym już mówiłem. Stara Republika Federalna miała być kontynuowana tylko przez pewien czas z wyższymi wydatkami państwa wobec katastrofalnego stanu gospodarki i infrastruktury nowych landów. Elity Starej Republiki Federalnej na początku Zjednoczonych Niemiec dopuściły tylko bardzo ograniczoną ilość polityków z nowych landów do stanowisk kierowniczych, na przykład Angela Merkel jako minister na rzecz kobiet i młodzieży, jej przezwisko przypisywane Kolowi było Mädchen, czyli dziewczyna, czyli to nic poważnego. To dopiero zmieniło się w drugiej połowie lat 2000, kiedy Angela Merkel została kanclerzem, a Joachim Gauck prezydentem federalnym, a to na zachodzie kraju już nie zostało uważane jako coś wyjątkowego. Pod tym względem nastąpiła pewna normalizacja. Mur, w cudzysłowie, między starymi służbami komunistycznymi a społeczeństwem został lepiej zniszczony w Niemczech niż w Polsce. Jest to zasługa opozycji antykomunistycznej w NRD, która strajkami głodowymi wymusiła udostępnienie akt Stasi dla wszystkich. Joachim Gauck mówi, że każdy obywatel miał być panem własnej biografii. Zainteresowanie dostępem do tych akt było i jest ogromne, zupełnie inaczej niż w Polsce. A jednocześnie dostęp ten tylko w bardzo nielicznych przypadkach prowadził do kontrowersji politycznych. Raczej przyczynił się on do oczyszczenia atmosfery wewnątrz społeczeństwa postkomunistycznego. Transformacja ekonomiczna udała się w nowych landach Niemiec tylko częściowo. Prowadziła ona do deindustrializacji całych regionów i w pierwszych dziesięcioleciach do wysokiego poziomu bezrobocia, a w konsekwencji do pewnej frustracji wobec skutków nowego ustroju. Co prawda, zjednoczenie wprowadzało do częstszych spotkań między Niemcami z zachodu i wschodu, ale umocnił to stereotyp osi i wesi. Widać było, że socjalizacja więcej niż jednego pokolenia w zupełnie odrębnych systemach ideowych i politycznych zadziałała głębiej niż wielu obserwatorów tego oczekiwało. Na przykład NRD przeżyła zupełnie inny rok, 68, niż Republika Federalna, gdzie miała miejsce rewolucja kulturowa, którą można było w NRD zaobserwować tylko w telewizji niemieckiej, ale to jest coś zupełnie innego. Dalej istnieją różnice widoczne na przykład w geografii wyborczej prawie wszystkich partii politycznych. Istnieją w niemieckiej telewizji, w archiwach, takie mapy, jaki jest procentowy danej partii w jakim landzie. I tu zawsze wyraźnie widzimy obraz NRD. To w dalszym ciągu istnieje. Zacierają się natomiast powoli granice w geografii bezrobocia w Niemczech. Brema na przykład ma w wrześniu, to znaczy miesiąc temu, 10%, nad Rhenia-Westfalia 6,5%, a Brandenburgia 5,5%, Saksonia 5,2%,
a Turyngia 5,1. Roczny raport rządu federalnego o stanie zjednoczenia, to zawsze parę set stron, w maju bieżącego roku o dalej istniejących różnicach strukturalnych w sile gospodarczej mówi Niemiec zachodnich i wschodnich mówi, duża część ludności na wschodzie ocenia własną sytuację gospodarczą podobnie dobrze jak na zachodzie. U innych natomiast dalej przeważa niezadowolenie i oni odczuwają dyskryminację. Czyli ten obraz jest zróżnicowany. Polska transformacja polityczna była na początku według wzoru, który znamy na przykład z Ameryki Łacińskiej. Wynik tak zwanych półwolnych wyborów spowodował jednak taką dynamikę, że doszło nie tylko do demokratyzacji, ale do demokracji. Intencje zmian sformułował Tadeusz Mazowiecki w expose 12 września 1989 roku następująco. Pragniemy zgodnie żyć w suwerennym, demokratycznym i praworządnym państwie, który wszyscy, bez względu na światopogląd, ideowe i polityczne zróżnicowanie, mogliby uważać za państwo własne. To trzeba pamiętać dzisiaj. Według tych zasad wypracowano do 1997 roku konstytucję, która wprowadziła stabilny i demokratyczny system instytucjonalny. Do tej pory ta konstytucja została zmieniona tylko w dwóch punktach o mniejszym znaczeniu. Słabym punktem pozostaje do dziś system partyjny. W ostatnich latach legitymacja tego ustroju została zakwestionowana przez partię, która ma za sobą nawet względną większość wyborców. Doszło do ostrych podziałów w społeczeństwie, tak że można mieć wątpliwości, czy, cytując Mazowieckiego, wszyscy bez względu na światopogląd, ideowe i polityczne zróżnicowanie mogą ten ustrój uważać za państwo własne. Tu widocznie powstały nowe mury cudzozwoju. Transformacja ekonomiczna zaczęła się w Polsce w kraju gospodarczo, dosłownie będącym w ruinie. Tym więcej należy uznać osiągnięcia kraju w drodze do gospodarki rynkowej. Poziom gospodarki polskiej roku 1989, a dzisiaj nie jest porównywalny. Osiągnięcia pod tym względem są naprawdę godne podziwu. Mówi się także w mediach zachodnich o cudzie nad Wisłą. Istniejące różnice o dochodach zostały częściowo wyrównane w ostatniej dekadzie przez programy socjalne jak 500+. Istnieją jednak nadal duże różnice regionalne w sile ekonomicznej i w dochodach. Powszechnie znane są mankamenty w służbie zdrowia lub w szkolnictwie. Dalej istnieje emigracja wykwalifikowanych elit itp. A jednak, ja osobiście 30 lat temu nie myślałem, że Polska w takim tempie odrobi zaległości komunistyczne. Równocześnie Polska stała się latarnią morską, która pokazuje sąsiadom wschodnim, że transformacja jest możliwa. Teraz parę słów o stosunkach polsko-niemieckich. Mazowiecki w wymienionym już expose ze września 1989 powiedział, że dąży do innych stosunków polsko-niemieckich,
do stosunków według wzoru niemiecko-francuskiego. Po irytacjach powodowanych przez Kola, który czekał z uznaniem granicy do ostatniej chwili, stosunki polsko-niemieckie znacznie polepszyły się w latach 90. Podstawą prawną były traktat o granicy polsko-niemieckiej oraz traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku, który daje fundament do rozwoju rozległych stosunków między społeczeństwami obywatelskimi obu krajów. Od początku lat 90. politycy obydwu stron mówili o wspólnocie wartości i interesów. Dotyczyło to przede wszystkim starania Polski o integrację w strukturach zachodnich. Po osiągnięciu tego celu około 2000 roku widać były pewne rozbieżności interesów, najbardziej widocznie w związku z wojną w Iraku. Upadły natomiast mury w cudzysłowie przy granicy polsko-niemieckiej. Najpierw zniesiono wizy. W 2007 Polska wstąpiła do strefy Schengen. Jest niewyobrażalnie intensywny ruch drogowy. Ja latem jechałem samochodem do Niemiec i myślałem, gdyby były jeszcze kontrole graniczne, jak długo tu stalibyśmy. To jest niesamowity, taki intensywny ruch w obydwu kierunkach. Od Bałtyku do granicy czeskiej powstały euroregiony i żywa współpraca przygraniczna. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Niemcy kupowali nieruchomości w Polsce, lecz Polacy w Niemczech. Tu dosłownie upadły mury w głowach. Ja byłem wiele lat profesorem na Uniwersytecie w Trewirze, 15 kilometrów od granicy z Luksemburgiem. Tam wszyscy Niemcy chcą pracować w Luksemburgu, bo zarobki są wyższe, a Luksemburczycy kupować im nieruchomości w Niemczech, bo tam stać już jeszcze na to. Czyli to zjawisko jest nam znane ze Zachodu. I teraz po raz pierwszy na Wschodzie. Polacy i Niemcy na tej granicy byli sąsiadami dopiero od końca II wojny światowej. To jest zupełnie coś innego i tak naprawdę dopiero od 1989 roku. I tu powstaje teraz coś nowego, co burzy stare stereotypy. Popieraliśmy ze strony Fundacji Polsko-Niemieckiej na rzecz nauki studium empiryczne polsko-niemieckie. Skutki ma to otwarcie granicy tam, i to, że Polacy mieszkają w Niemczech, a pracują w Polsce. Wyniki są przeważnie, prawie wyłącznie pozytywne. Polacy są dobrze zintegrowani po niemieckiej stronie, uczestniczą w życiu nawet politycznym, zaangażują się w OSP i tak dalej. Po raz pierwszy w tym roku spotkałem w Szczecinie Polaka, który mieszka w Polsce, a pracuje tak samo jak żona w Szczecinie. Był zachwycony, dziecko chodzi do szkoły w Niemczech, otrzymują niemiecki Kindergeld, tam są zintegrowane. To wszystko funkcjonuje i tego chyba nikt nie spodziewał się, że Polacy kupują grunt i osiedlają się tu w Niemczech. Powstała szeroka i gęsta sieć współpracy między społeczeństwami obywatelskimi obydwu stron. Wiele setek partnerstw miast i regionów, wymiana szkolna,
współpraca między uczelniami i tak dalej. Najważniejsze jest to, co jest eksplicyte w tym traktacie 91 roku. Znacznie więcej Polaków i Niemców spotkało się osobiście. To jest coś nowego. Najsolidniejszy związek to współpraca gospodarcza. Obroty handlowe w 90 roku w przeliczeniu na euro wynosiły 4,6 miliardów, a w ubiegłym roku 123 miliardy. Niemcy dla Polski już były partnerem i wówczas w 89 roku były partnerem handlowym numer 1, ale Polska dla Niemiec tylko numer 15. Dzisiaj Niemcy są dalej polskim partnerem handlowym numer 1, ale dla Niemiec Polska stała się partnerem numer 6, bo jest w trakcie wyprzedzenia Italii i Wielkiej Brytanii. Tylko we współpracy polsko-niemieckiej polscy producenci powinni bardziej skoncentrować się na najbardziej dochodowym ogniwie łańcucha przetwarzania, ale generalnie istnieje coraz większa współzależność we wzajemnych stosunkach handlowych. To znaczy Niemcy są też trochę zależne od Polski powoli. To jest bardzo dobrze. Obraz Polaków w Niemczech się zmienił. 30 lat temu byli oni złodziejami samochodów. Dzisiaj są poszukiwanymi rzemieślnikami, którzy mają znakomitą reputację. Z tym, że Polacy znają znacznie lepiej Niemcy niż w odwrotnie. Tu mamy jeszcze zadanie przed sobą. Podsumowując, na poziomie rządów istnieją dalej różnice interesów, których jednak nie można nazywać murami nie do pokonania. W sporej ilości przypadków kompromisy są osiągnięte. Wielu Polaków i Niemców poznało się osobiście, co przymiło się do lepszego, wzajemnego zrozumienia obydwu społeczeństw. Dziękuję bardzo. Pan profesor tutaj mi rozważałem ten pomysł, który pan profesor zgłosił. Co prawda z Warszawy jest trochę daleko, ale tak sobie myślałem, może by gdzieś tak za granicą zachodnią, prawda, zamieszkać, kupić jakąś nieruchomość, a tutaj do roboty, to jeżeli też RW będzie, to może dałoby się. Jasne. Naprawdę, taki kartofel salat jak w Niemczech, to tu nie ma. No. W Szwecji jeszcze jest dobra. Nie, potatis salat, bardzo dobra, bardzo dobra. Tak, to w takim razie otwieram dyskusję. Sporo uczyliśmy się na flyer. Ale akurat z Zawantuzina nie jest tak trudno. Chciałem otworzyć dyskusję, tutaj pan profesor dał nam te takie ujęcie, które właśnie cały czas chodzi, to znaczy ujęcie komparatystyczne. Bardzo proszę państwa, głosy, protesty oczywiście, pytania. Ja mam tu właśnie od 40 lat jeżdżę na Pomorze i też tak obserwuję jeszcze w nawiązaniu do tych antypatii niemieckich, co tu profesor Zaremba wspominał, to obserwując od 40 lat, nie jest prawdą, nie popiera to żadne badanie przeze mnie przeprowadzone, natomiast obserwuję, że już od 15 lat zmieniła się mentalność ludzi na Pomorzu. Mianowicie, czyli tereny, które kiedyś należały do Niemiec. Ludzie zaczęli remontować te domy, bo same centra miasteczek to są remontowane z pieniędzy unijnych. Fabryk nie ma, więc chociaż trzeba rynek zrobić. Natomiast wcześniej rzeczywiście było tak, że Niemcy wrócą i zabiorą, więc nic się nie robiło. Natomiast teraz, gdzieś od 15 lat, wszystkie domy są zadbane, remontowane. Jedne
trochę może za bardzo tym obkładanym steropianem, no ale w każdym razie ludzie czują się jak na swoim. Jeśli chodzi o bezrobocie, bo tu pan profesor mówił o bezrobociu, że zmniejszyła się w tych wschodnich landach. Ona się zmieniła statystycznie, dlatego że olbrzymia ilość ludzi wyjechała do landów zachodnich. W związku z tym zostali emeryci, natomiast jeśli chodzi o to zamieszkanie na Pomorzu, to obserwuje się, i to czytając pracę lokalną, że rzeczywiście, ale to w rejonie Szczecina, dużo Polaków zamieszkuje za granicą, czyli po stronie Niemiec, dlatego że są tam tańsze domy. Dlatego że zostali tylko starzy ludzie, którzy mają emeryturę. W związku z tym w statystykach bezrobocie dobrze wygląda, bo jest niskie, no bo młodzi wyjechali na zachód. Natomiast Polacy mieszkają po stronie niemieckiej, a pracują w Szczecinie. To jest olbrzymie miasto, które daje pracę. No dlatego, że żadne przez 30 lat od upadku muru czy naszego karnawału Solidarności przy okrągłym stole, jakby to nie oceniać, żadna z partii czy rządów nie spowodowała tego, że młodzi ludzie mają mieszkania, więc po prostu łatwiej kupić czy wynająć po stronie niemieckiej. Natomiast z tym osiedlaniem się, no to jednoczy się Europa. Trzeba zauważyć też to, że na Pomorzu osiedlają się Szwedzi. I to duża grupa starszych ludzi, którzy czują się bezpiecznie w Polsce. I tutaj pan profesor powiedział o tym, że w landach wschodnich jest duża, jak gdyby poziom nie... Muszę politycznych słów wybrać, nieakceptacja obcokrajowców. Natomiast wśród osiedlających się Szwedów na Pomorzu jest poczucie bezpieczeństwa, że tych obcokrajowców nie ma tak dużo. Także to są, możemy patrzeć na statystyki, na to, natomiast to są bardzo skomplikowane relacje. Na polskim Pomorzu. Proszę? Na polskim Pomorzu. No tak, tak, tak. Które było też szwedzkie, bo Pomorze Przednie, trzeba popatrzeć, bo jesteśmy w Instytucie Historycznym, więc to Szwedzi się mogą czuć jak u siebie, prawda? A Szwedzi nie są obcokrajowcami. Proszę? Szwedzi nie są obcokrajowcami. No pod Szczecinem to jest... No pod Szczecinem, no tak, no tak można powiedzieć. Ale osiedlają się nawet w okolicach Kołobrzegu czy Słupska, w każdym bądź razie to jest bardzo takie skomplikowane, no bo z jednej strony to otwarcie jest rzeczywiście, bo wystarczy pojechać do jakichś tam domów czasowych czy w okolicach Kołobrzegu czy coś, to rzeczywiście jest bardzo dużo turystów, starszych emerytów z Niemiec, myślę, że z tych wschodnich landów, biedniejszych, bo dlatego to jest atrakcyjniejsze finansowo. Natomiast rzeczywiście otworzyliśmy się na granice, no i te granice, które przeżywałem ostatnio, przekraczanie granicy między Węgrami a Siedmiogrodem, który teraz jest rumuński, no ale nie, Rumunia nie jest w strefie Schengen, to rzeczywiście przyznaję, stałem 15 minut i mnie to zaczęło irytować, a to było 15 minut. Natomiast na granicy między Polską a ówczesnym Związkiem Radzieckim, jadąc w 76 czy 7 roku do Lwowa, staliśmy z rodzicami, bo wtedy jeszcze byłem nastolatkiem, no gdzieś od 6 po południu do 12 następnego dnia. Także tak, to... Nie było to tak źle, nie? Tak. Można było dużo, można było sobie wyobrazić dużo. No tak, no tak jest, no ale znowu jest jakiś strach, bo tu ktoś jeszcze powiedział, pan powiedział o tym strachu, jak pan przejeżdżał tą ulicą do części wschodniej w Berlinie. Ten strach pozostaje w ludziach, bo
w związku z tym, że miałem część rodziny, a teraz już znajomych, którzy zostali wywiezieni do Kazachstanu, a później wylądowali w Nowej Zelandii i teraz jak przyjeżdżają, i to było raptem 2 czy 3 lata temu, to jak się chcieliśmy zwiedzić Białystok, to właśnie Polka, która przeżyła Kazachstan, w Białymstoku była lekko skonsternowana, jak pani chciała od niej paszport, bo się bała, że tego paszportu może nie dostać, a z Białegostoku na pewno bliżej niż ze Szczecina do Krainy Wiecznej Szczęśliwości. To wszystko. Dziękuję. Bardzo proszę. A ja pozwolę sobie jeszcze do futbolu wrócić. Tak, proszę Państwa, bo po zjednoczeniu Niemiec w Bundeslidze grały 3 drużyny wschodnie i w obecnej sytuacji nie ma żadnej. I to nie jest tak, że to był powolny proces, tylko już w połowie lat 90. i wszystkie 3 drużyny spadły, czy się rozpadły, czy to był Energii Kotpusk, gdzie pani kanclerz została również kibicem i tak dalej, czy Hansa Rostock jakie to ma znaczenie? Do Bundesligi wraca teraz RB Leipzig, czyli drużyna kupiona praktycznie przez Red Bulla, 100 milionów i tak dalej, kupuje się zawodników z całego świata i się w ciągu 3 lat tworzy drużynę. I to jest to, czego ludzie w Niemczech wschodnich nie akceptują. A teraz tak na serio, będąc ostatnio na konferencji w Berlinie, gdzie dyskutowano temat właśnie, co pozostaje w głowach Niemczech wschodnich, to usłyszałem ze strony naukowca takie podsumowanie, dlaczego w Niemczech południowo-wschodnich, czyli przede wszystkim Saksonia i Turyngia, dlaczego tam Pegida, a nie AfD, tylko Pegida, oddolne ruchy mają takie poparcie. I definicja była taka: De Opawa in der NSDAP, de Fate by the SED und de Junge ist by the AfD. I to prawda, wymiana elit w Niemczech Wschodnich na południu była minimalna po II wojnie światowej. Na północy praktycznie wielka, Berlin też, ale i to są ludzie na południowym wschodzie, gdzie to była w latach 20., latach 30., to było centrum gospodarcze Niemiec. To było centrum przemysłu, ale również centrum rozwoju, które potem było kontynuowane również w czasach NRD-owskich. Weźmy Karl-Marx-Stadt, czyli Chemnitz, gdzie było centrum technologiczne i tak dalej, czy Leipzig, czy Jena i tak dalej. I tam to niezadowolenie społeczne po zjednoczeniu Niemiec, które jest przenoszone z pokolenia na pokolenie, bo to przecież ci dwudziestolatkowie, którzy dzisiaj tworzą tą scenę prawicową w Niemczech, to oni mają wszystkie prawa i wszystkie możliwości. To, co pan tutaj wspomniał, po zjednoczeniu Niemiec w NRD wyjechało około 2 miliony ludzi, czyli ta najaktywniejsza część społeczeństwa wyjechała na zachód. Wróciło z niej do Niemiec Wschodnich około 10%. Czyli straty tutaj są gigantyczne. Ponadto również obecnie wyjeżdżają najbardziej aktywni ludzie na wschód i to jest również przyczyną tego, że bezrobocie w Niemczech Wschodnich sztucznie maleje, ale to ten największy potencjał protestu jest w tym regionie, gdzie jeszcze ludzie pamiętają, gdzie dziadkowie pamiętają dobre czasy w Republice Weimarskiej. Rodzice pamiętają, jak dobrze im się powodziło w NRD, a teraz trzeba walczyć na globalnym rynku światowym. I to jest według mnie przyczyna, dlaczego właśnie w południowo-wschodnich Niemczech, czyli Turyngia, zobaczymy, jak będzie w przyszłą niedzielę właśnie przy wyborach w Turyngii, bo na razie były wybory przecież w Saksonii i w Brandenburgii. I to jest również przyczyna upadku, spadku poparcia dla partii, dla SPD, dla tej tradycyjnej partii socjaldemokratycznej, dlatego, że
nie ma wsparcia dla tych ideałów, a przez ostatnie 15 lat najpierw PDS, a potem Die Linke, która była partią protestów, weszła praktycznie tam do stała się elitą i dlatego AfD, najpierw Pegida jako oddolny ruch, a potem AfD, ten potencjał polityczny w jakiś sposób no nie przejęło kontrolę, ale jest głównym teraz właśnie nurtem politycznym. Dziękuję bardzo. Ja sobie udzielę głosu. Ja sobie myślę tak, że po 89 roku w Polsce były różne frustracje, prawda? To znaczy frustracja objawiała się na przykład głosowaniem na komunistów w roku tam 93. Oni jeszcze nie byli wtedy tacy śmiali, sami tam się nie wystawili, tylko wystawili Waldka Pawlaka. Panie Waldku, pan się nie wcześniej na tym Mickiego już. Tak. Ale myślę sobie, że to pewne podobieństwo, nie wiem, to panowie ocencie, może istnieć między tymi nowymi murami w Polsce i w Niemczech. Mianowicie, gdyby tak odejść od takiego oceniania człowieka, ludzi w kategoriach homo economicus, to jest bardzo politycznie też, prawda, wygodne, szczególnie teraz w Polsce. Otóż jakiś czas temu, dwa lata temu może rok tylko, socjolog, obecnie poseł Lewicy, mój były student, zresztą się do tego przyznaję, Maciej Gdula, napisał książkę z tych badań terenowych, z warsztatu, bo to zajęcia prowadził po prostu, seminarium, pokazując, że owszem, no 500+, tam te różne rzeczy, o których się tak teraz mówi głośno, to jest jakaś motywacja, ale to jest też, to jest chyba ważniejsze, w tych rozmowach wynikało, to jest rewolucja godnościowa. Godność. To znaczy odrzucenie tych elit, które traktują tych wszystkich innych jako tych gorszych, jako tą gorszą hołotę, która tam jeździ, śmierdzi prawda, gdzieś tam na Helu, czy coś takiego. To cytat z tej Młynarskiej. To był mój ulubiony ten wykładek. Trochę takie podchodzące. Ale nie ważne. Tak sobie myślę, czy to głosowanie na AfD, na Pegidę, czy uczestniczenie, bo to nie głosowanie, uczestniczenie w tym, to przypadkiem nie ma też, a może przede wszystkim, jakiegoś podłoża godnościowego. Czemu by jeszcze taki mały aneks, bo to jest właśnie wychowanie do tego, co pan profesor Simon mówił o 30 lat poprawy polsko-niemieckich stosunków. No jest wyraźna poprawa, jest prawie, że braterstwo między skrajną prawicą w Polsce i skrajną prawicą w Niemczech. Wspólne urodziny. I to jest jeden przykład, ale też słyszałem, i to było zacytowane nawet w Gazecie Wyborczej, że jest poseł Parlamentu Europejskiego, który chwalił Polskę pisowską, że to jest kraj, który jednak po prostu nie oddał swojej suwerenności. No, nie napisali nawet w gazecie wyborczej, że to był członek NPD, czyli Niefaszystowskiej Partii Niemieckiej. Więc coś takiego jednak istnieje w tej godności. Tak, bardzo proszę, czy jeszcze głosy? Proszę. Mikołaj Sołkiewicz, student Uniwersytetu Warszawskiego. Przepraszam, nie przedstawiłem się wcześniej. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie do profesora Zimmera. Jednym z elementów transformacji gospodarczej w obu krajach była transformacja także w rolnictwie. No w Polsce, jak wiadomo, prywatyzacja państwowych gospodarstw rolnych spowodowała poważne problemy strukturalne, długotrwałe bezrobocie w niektórych obszarach i tak dalej. I jak sobie poradzono z problemem skolektywizowanego rolnictwa w Niemczech? Natomiast drugie pytanie do doktora Zandera. Jak był pan postrzegany za żelazną kurtyną jako człowiek z Zachodu? Dziękuję. Bardzo proszę.
To znaczy to pytanie jest, mam dwa odpowiedzi. Jedna odpowiedź do czerwca 89 roku, a druga po tym. Znaczy do tego momentu oczywiście było to zjawisko egzotyczne dla większości Polaków, którzy tak naprawdę nie wierzyli dobrym intencjom, może myślili, że jestem dziwakiem. Być może, że było. Oczywiście też byłem informatorem o pewnych sprawach. No nie wiem, ile pytam dostałem po prostu dotyczących, słuchaj, czy wiesz, jak rynek akcyjny funkcjonuje? Zapytali mnie, nie mam pojęcia. I w ogóle, co Niemiec w Polsce wtedy muszą wiedzieć, nie? Natomiast jeszcze taka prosta, anegdotyczna sprawa mojego samochodu. Rzeczywiście bardzo dużo ludzi się interesowało i mówi, to było 10-letni Volkswagen, że to był jednak ciekawy, chciałbym to ewentualnie kupić, gdzie można czegoś takiego dostać, nie? Ale to wszystko do czerwca, no, do lata 80. roku. Później już było odwrotnie. To się patrzy, słuchaj, czemu masz taki stary samochód? I ja, jeżeli pan zadaje takie pytania, przede wszystkim to pamiętam tej szybkiej zmiany, po prostu takie przewartościowanie po prostu Niemca w oczach środowiska Polaków na przykładzie Lubina. Rolnictwo w NRD. W Polsce 75% powierzchni rolnej było w rękach prywatnych, w NRD zero. I to powodowało, i tam w Polsce, gdzie były PGR-y, tam było potem wysokie bezrobocie. I to samo było w NRD. Tam zwolniono dużo ludzi, bo po prostu nie mieli co robić. I to było nieprzyjemne dziedzictwo PGR-ów w NRD. Jeśli chodzi o te wewnętrzne migracje w Niemczech, to chyba w ubiegłym roku po raz pierwszy więcej emigrowało z zachodu na wschód niż odwrotnie. Czyli ten trend nie jest odwieczny. I wracało też sporo ludzi ze wschodu, pan powiedział, że 10%, którzy wcześniej tam osiedli się na zachodzie. Jeśli chodzi o dawne tereny, nie tylko na Pomorzu, ale też gdzieś indziej w Polsce, to faktycznie remonty są, jest zupełnie inny stosunek Polaków, którzy tam mieszkają teraz, niż powiedzmy 40 lat temu. Nie tylko to, że granica jest pewna, ale także ta zmiana pokoleniowa. Dzisiaj ci ludzie tam są, urodzili się. Ja byłem kiedyś w Zielonej Górze, miałam opiekunkę na konferencji, ona mi powiedziała, jak mama mówi u nas w domu, to ma na myśli Lwów. Jak ja mówię u nas w domu, to mam na myśli Zielona Góra. Ludzie czują się u siebie tam, chcą też wiedzieć, jaka była historia tego regionu, prawdziwa, a nie taka jak w PRL, to są ziemie odzyskane. Ja sam chciałem kiedyś napisać pracę o integrację tych ziem do PRL i kupowałem sporo monografii miast tych regionów. Wzór była, historii był zawsze ten sam. Początek średniowieczny, ale potem koniec, jest przerwa w XIII, najpóźniej XIV wieku,
a potem następna strona zaczyna w 1945. Między nic. A dzisiaj mamy autentyczne monografie o tych miastach. Ludzie chcą wiedzieć, jaka była faktyczna i prawdziwa historia. To prowadzi też do innego szacunku tych ludzi, którzy tam coś pozostawili, coś materialnego, zabytki i tak dalej. I jak Niemcy teraz odwiedzą te tereny, to widzą coś, co jest jakoś znane im, ale to już jest zupełnie inny stosunek. To jest coś, co nas łączy, a nie dzieli. To jak ja jestem ze znajomymi w Gdańsku, albo w Toruniu, w Malborku, tyle śladów jest niemieckich, a nikt nie mówi, to jest nasze, tylko to nas kiedyś łączyło i łączy dzisiaj. To jest nowe podejście do tego. I myślę, że to jest bardzo ważne. Daję taki przykład, który mnie bardzo podoba się. Mój promotor politologii, Klaus von Weimer, bardzo znana postać, kiedyś prezydent International Political Science Association, obchodził 80 lat. I on pochodzi z Dolnego Śląska. Wiem, że jest bardzo związany z stronami rodzinnymi. I zadzwoniłem tam do urzędu miasta i zapytałem, czy mają jakieś album. I powiedziałem, dlaczego. Tak, mamy. Bardzo proszę napisać maila jeszcze raz. Zrobiłem to i nie dostałem jedną książkę, tylko dwie. I nie dostałem rachunku, o który prosiłem, tylko o list prezydenta miasta w pięknym niemieckim do jednego z największych synów miasta. To było, kiedy ja to przedstawiłem w Heidelbergu podczas uroczystości na uniwersytecie. Ludzie byli naprawdę bardzo zdziwieni. 30 lat wcześniej nie do pomyślenia. Dzisiaj mamy tu zupełnie inny stosunek i to o tym też powinniśmy myśleć. Widzimy normalnie tylko konflikty, ale jest tyle spraw, o których nie mówi się w mediach, na przykład te partnerstwa między miastami. Ja byłem kiedyś w Bielefeldzie otwierać wystawę, zresztą razem z IPN-em o zbrodniach Wehrmachtu i słyszałem, jak oni chwalili współpracę z Rzeszowem. Byłem w ubiegłym roku w Rzeszowie, kiedy Rita Süssmuth była prezydent Bundestagu, otrzymała tam na uniwersytecie doktorat honoris causa, a wszyscy w przemówieniach, znaczy wszyscy dygnitarzy lokalni i regionalni chwalili 25 lat współpracy Rzeszowa z Bielefeldem. Teraz czyli tam ewidentnie coś funkcjonuje, tylko ani Bielefeld, ani Rzeszów to nie centrum kraju, tylko pokazuje, jaka tam istnieje, jakie partnerstwo, znajomość partnerów, ale o tym pisze się tylko na poziomie regionalnym, a nie centralnym. W regionie wiedzą o tym, tylko przeciętny Niemiec albo Polak o tym nic nie wie. Tylko tak funkcjonuje to. Mamy w Niemczech w tej chwili 60 stowarzyszeń polsko-niemieckich, parę tysięcy członków, którzy są bardzo zaangażowani na współpracę polsko-niemiecką. Tego nie było 30 lat temu. Tu powstała nowa społeczność polska-niemiecka, która jest zaangażowana
na rzecz lepszych stosunków polsko-niemieckich. O tym normalnie nie mówi się, nie pisze się, ale to istnieje i dla mnie osobiście jest to znak nadziei. Sam kieruję w Heidelbergu takim stowarzyszeniem i członkowie tego stowarzyszenia prosili mnie na zebraniu rocznym w tym roku, żebym przedstawił im Polaka, który popiera PiS. Żeby poznali takiego człowieka. Ja znalazłem takiego, który bardzo dobrze mówi po niemiecku, przedstawił to. Był tam obok niego, był z Berlina Zachodniego znany dziennikarz Christoph von Marschall i panowie dyskutowali ze sobą, publiczność bardzo zainteresowana, bo była wiadomość, że to będzie człowiek, który popiera raczej PiS, nie jest członkiem PiS-u, ale wyjaśnił, dlaczego to jest. No i to trzeba zrobić. Jesteśmy sąsiadami PiS i zwolennicy PiS-u będą dalej. To trzeba współpracować, zainteresować się, dlaczego popierają to, jakie są motywacje i po sąsiedzku zainteresować się. Ja w tym nic nie widzę wyjątkowego. Mamy takie możliwości dzisiaj. To trzeba zrobić i korzystać z tych możliwości. Więc mamy mury, które zostały obalone na całe szczęście. Powstały pewne nowe, ale lepsze stosunki nie są dane raz na zawsze, tylko są zadaniem codziennym. Łukasz, jeszcze tak. Czy pan profesor Przyjem mnie zainspirował, mówiąc o ziemiach zachodnich Polski, o tym, jak ludzie, którzy dla tych domu na przykład w dalszym ciągu Lwowem czy Wilnem, kolejne pokolenia czują się już oczywiście u siebie zakorzenieni, bo mam wrażenie, mogę to na swoim osobistym przykładzie, czy moich znajomych, którzy pochodzą z Wrocławia, Szczecina, mieszkają tak jak w Berlinie, to działa też troszeczkę w drugą stronę. Znaczy ja, będąc wychowany na Pomorzu, a mieszkając w Berlinie, gdy widzę podobieństwo architektury, takie reminiscencje, jak wyglądają parki, mam często takie dziwne wrażenie, że w ogóle nie czuję, jakbym mieszkał za granicą. Znaczy, to jest może troszkę trudne do opisania, ale wiem, że moi znajomi na przykład z Wrocławia też to podzielają, prawda? Że jeżeli widzę Berlin Karlshorst, to jest dzielnica, która bardzo mi przypomina okolice, gdzie moja babcia mieszkała, w moim rodzinnym oglądu, cały czas świadczę za tym, że to jest chyba najbliższa zagranica, do jakiej mogłem trafić. To tylko taka mała uwaga, to co zainspirowało mnie swoją wypowiedzią. Jeszcze taka hipoteza, troszeczkę też pytanie, bo spotkaliśmy się dzisiaj przy okazji pytań o rok 89, prawda? Pan profesor wspomniał o rewolucji godnościowej, która się teraz, to jest jednym z haseł przemian, które się dokonują, czasem przejawiających się tym, że budowane są nowe mury. Czy to nie jest troszeczkę tak, że narracją środowisk, czy partii rządzącej w Polsce, czy na przykład ARD w Niemczech, jednym z elementów jest mówienie, chyba nawet w którymś ze spotów ARD widziałem to niełatwo, że my teraz dopiero kończymy rewolucję. To jest element chyba narracji tych środowisk w Polsce i mam wrażenie także w Niemczech, prawda, że rok 89 to był przełom, ale wielu z was, zwykłych ludzi, w ogóle z tego nie skorzystało i my teraz dopiero musimy dokończyć tę zmianę. Mam wrażenie, tak jest w przypadku Polski, chyba też w przypadku AfD, ale to mam nadzieję, że... Ale wiem, się rozgrywać, to nie bywa, co? Tak jest, ale tam... To hasło, korzystanie z tego hasła przez AfD jest potępione przez wszystkie inne partie, bo mówią, to jest uzurpacja demokratycznej rewolucji w Niemczech, to jest niedozwolone. Ta rewolucja 89 roku jest unikalna w historii Niemiec, jedyna była udana rewolucja demokratyczna w historii Niemiec.
teraz, korzystając z tych z haseł tej rewolucji, to jest po prostu nieprzyzwoite. W 1917 roku, nie, to w 18 już, kiedy zebrała się konstytuanta w Petrogrodzie, w pierwszym dniu obrad, wieczorem na mównicę wszedł pewien sierżant i powiedział: warta jest zmęczona. Następne posiedzenie parlamentu było prawdziwego, to tak chyba w 89, no, tak naprawdę takiego rosyjskiego to w 91. Więc myślę sobie, pan jest bardzo sympatyczny, ale żebyśmy mogli tu jeszcze w przyszłości o różnych sprawach dyskutować, to powinniśmy chyba się rozejść. Chciałem bardzo podziękować gościom, bardzo podziękować państwu, bardzo podziękować Fundatorom.